Radio Plus. Sedno sprawy. Bo to tam oczy świata były skierowane w ostatnich dniach. To, co działo się, pani minister, w piątek, w sobotę, to jest dowód na to, że upadek Putina jest kwestią czasu tylko i to nieodległego dosyć czasu, czy kompletnie nie ma, pani minister, takiego wrażenia i to są przesadne, pochopne wnioski? Myślę, że przede wszystkim to jest dowód na to, jak mało w sumie wiemy o tym, co dzieje się na Kremlu, ponieważ te wydarzenia wydaje się, że nie były przewidywane, to znaczy pewna zmiana narracji szefa grupy Wagnera w ostatnich tygodniach była widoczna, ale nikt się chyba nie spodziewał tego, co wydarzyło się w piątek, w sobotę, ale też tak naprawdę, jakie są tego konsekwencje, odesłanie dzisiaj Prigozhina na Białoruś, do Mińska, to też nie potrafimy ocenić tego, co to oznacza, prawda? Ja słucham naprawdę wielu komentatorów, rozmawiałam z Ośrodkiem Studiów Wschodnich i naprawdę interpretacje tego wydarzenia są bardzo wieloznaczne. No, dziś mamy wywiad z jednym z generałów z Wielkiej Brytanii, który ostrzega przed tą obecnością na Białorusi, że być może to jest taki plan, właśnie, że z tamtego kierunku ma pójść nowy atak na Ukrainę, a pytanie właśnie, czy to jest jakieś polubowne rozstrzygnięcie, choć takich polubownych rozstrzygnięć na Kremlu my też nie znamy, prawda? One zazwyczaj kończyły się, no, zniknięciem jednego z oponentów, więc trudno powiedzieć, ale myślę, że to, co możemy się jednak domyślać, to słabość, no, pewna niestabilność na Kremlu, o tak. I to mówią też państwowe ośrodki analityczne, to jest ten przekaz, jaki państwo, członkowie rządu dostają, to jest ja nie uczestniczyłam, ja jeszcze raz powiem, nie uczestniczyłam w tych posiedzeniach, które miały miejsce i w Kancelarii Premiera, i w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, ale no, słucham pana ministra Siwiery, który mówi, że no, dzisiaj nie mamy też bezpośredniego zagrożenia dla Polski w związku z wydarzeniami, które miały miejsce, no ale też i właśnie tej dużej niepewności sytuacji na Kremlu i wydaje się, i tutaj też wiele osób zajmujących się Rosją od wielu lat zwróciło uwagę na to, że wystąpienie, no niecodzienne wystąpienie sobotnie Władimira Putina, niezwykle zdenerwowanego, a wiemy, że zdolność panowania nad sobą była takim jego podstawowym atutem, no może wskazywać na to, że ta kruchość władzy na Kremlu rzeczywiście istnieje, ale tak jak powiedziałam, to co jest pewne, to duża niewiedza, jaką mamy związaną z sytuacją na Kremlu. Jednak również to, co warto podkreślić, wydaje się, że to sobotnie, piątkowo-sobotnie zamieszanie, bo trudno chyba nazwać je dzisiaj z perspektywy tych kilku dni puczem. Jeżeli już to zalążkiem jakimś czy... Zalęż, tak. No, strona ukraińska wydaje się, że wykorzystała ofensywnie, tak? Także no, patrzmy z uwagą na to, co się będzie działo i w Rosji, i na Ukrainie w najbliższych dniach. Patrzyliśmy też w sobotę na Bogatynię, gdzie odbyła się konwencja, czy wiec Prawa i Sprawiedliwości. To miało być wydarzenie, które na nowo otworzy kampanię Prawa i Sprawiedliwości, da nową energię partii rządzącej dzisiaj. To jeżeli takie były oczekiwania, to pani minister, mam wrażenie, że no nic takiego się nie wydarzyło. To nie jest konwencja, o której dzisiaj ktokolwiek rozmawia. Panie redaktorze, no, nie rozmawiamy dlatego, że rozmawiamy o Rosji, prawda? Że sobota została zdominowana przez marsz na Moskwę. No, a gdyby nie marsz na Moskwę, to co nam zostało z tej Bogatyni? Ja myślę, że ona ma ogromne znaczenie i to jednej nazwałabym jej nowym otwarciem. Mieliśmy otwarcie, mieliśmy programowy UL, to jest kolejny krok. Myślę, że takie dwie rzeczy są najistotniejsze. Po pierwsze, demonstracja jedności, której no, państwo redaktorze spekulują od dłuższego czasu, czy to będzie jedna lista, czy nie będzie, czy suwerenna Polska będzie na tej liście, czy jej nie będzie. Mieliśmy tutaj, myślę, jednoznaczne, bardzo zdroworozsądkowe wystąpienia. Jeśli lista nie będzie zarejestrowana, liderów, to pani minister, sprawa jest otwarta. Oczywiście, natomiast no, to był bardzo wyraźny sygnał jedności, że ten duży prawicowy namiot ciągle trzyma się bardzo dobrze i że jest najlepszą opcją i odpowiedzią na wyzwania, z jakimi się dzisiaj borykamy, także te związane z bezpieczeństwem, także z tym, co dzieje się w Moskwie i na Ukrainie. To po pierwsze, a po drugie,
to jest też duża mobilizacja elektoratu działaczy czy osób związanych, bo tam nie byli tylko działacze. Ja sama, muszę powiedzieć, jechałam z Poznania ze zwolennikami Prawa i Sprawiedliwości. To nie były osoby z legitymacją partyjną w kieszeni, więc to były osoby, które popierają Prawo i Sprawiedliwość, które zdecydowały się wyruszyć w bladym świtem w sobotę po to, aby znaleźć się w Bogatyni i zamanifestować swoje poparcie dla obozu rządzącego. I no, ale jeżeli chodzi o skalę taką, pani minister, poparcia na wiecach partyjnych, no to i tak nie macie co z Platformą na tym polu się póki co ścigać. No, może uda wam się coś dużego zorganizować, ale na razie to i tak wiec w Bogatyni wrażenia żadnego nie robi. No, ale proszę tym, pamiętać, co robiła Platforma. Ale proszę pamiętać, no, my byliśmy w małej Bogatyni, kilkunastotysięcznej, to jest po pierwsze, sam dojazd tam jest ogromnym wyzwaniem. To trzeba było zrobić w tym kraju, żeby dużo ludzi przyjechało, a nie pani minister. To było miejsce symbol. Ja nie mówię o tym, że to miało... Wybór miejsca nie był przypadkowy, był związany z Turowem, z decyzją sądu o zamknięciu, więc to nie było wybierane miejsce pod wiec, tylko ono miało pokazać też problem, z którym się mierzymy i którym chcemy rozwiązać. Także na pewno to jest ważne. Natomiast ja bym powiedziała jedną rzecz. My rządzimy 8 lat i od 8 lat systematycznie nasi zwolennicy pojawiają się, a to 10 kwietnia, a to na rozmaitych spotkaniach, marszach, demonstracji jedności i demonstracji przede wszystkim miłości do Polski. Hasło, które wybrzmiało, myślę, w sobotę, czy to 11 listopada, czy 3 maja, czy 15 sierpnia, więc to nie, my nie musieliśmy, opozycja zbierała swoje zaciężne siły przez 8 lat, nie była w stanie zmobilizować tak naprawdę nigdy osób. Dzisiaj to robi, ja to doceniam przeciwnika. Wypraszam, pani minister, jeżeli mówi pani o 3 maja na przykład, to ja byłem, nie wiem, z dziećmi na uroczystościach państwowych 3 maja i to, że był tam prezydent i byli też politycy obozu rządzącego, to nie znaczy, że byłem na jakiejś partyjnej imprezie. To tylko tyle, że to... Państwo w uroczystości, to co innego, tam się nie chodzi. Oczywiście, po to, żeby... natomiast to tylko podkreślam to, że obóz Zjednoczonej Prawicy sprawił, że te uroczystości stały się takimi, w których rzeczywiście uczestniczy mnóstwo osób, ale pomijając 3 maja, jeżeli pan redaktor sobie życzy, to mówię, od 8 lat podczas różnych spotkań, konwencji programowych, które przez te lata były zorganizowane, Prawo i Sprawiedliwość było w stanie mobilizować ludzi, którzy uczestniczą i systematycznie ten obóz wspierają, także tak jak powiedziałam, ja nie bagatelizuję tego, co robi dzisiaj opozycja i mobilizuję rzesze osób, zwłaszcza w dużych miastach, ale to też nie jest nic nowego. W tych dużych miastach Platforma Obywatelska zdobywała zawsze większość. No ale skala ostatnio jednak była jakąś nowością, sama skala. Więc tak jak powiedziałam, to po raz pierwszy rzeczywiście liderzy opozycji zdecydowali się porozmawiać potencjalnie z wyborcami i to dobrze, no bo demokracja jest żywa wtedy, kiedy dyskutujemy. Jasne, to o odbudowie Ukrainy teraz podyskutujmy, pani minister, bo pani tym od niespełna 2 miesięcy w rządzie się zajmuje. Jakie są perspektywy, pani minister, na ten moment? No bo w ostatnim czasie nasze relacje z Ukrainą na tym odcinku gospodarczym, przede wszystkim dotyczącym rolnictwa, to trudno nie zauważyć tego, że jakby znaczącemu pogorszeniu. Czy to wpłynie na perspektywę też odbudowy i naszego udziału w tej odbudowie? Powiedziałabym jednostkowemu napięciu, ale to, co udało mi się zrobić przez te kilka tygodni, to muszę powiedzieć, że całkiem niezły urobek. Mamy ustawę przyjętą w zeszłym tygodniu o Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. To jest rozwiązanie, które pozwoli polskim przedsiębiorcom, którzy chcą cokolwiek robić na Ukrainie, być ubezpieczonym i ubezpieczeniem gwarantowanym przez Skarb Państwa, co uruchamia, daje możliwość zaciągnięcia kredytów. To jest pierwsze takie rozwiązanie w Europie. To jest pierwszy punkt. Punkt drugi, pracujemy w przyszłym tygodniu do Kijowa wraca Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Tę agencję będziemy w przyszłym tygodniu tam otwierać. To też jest ważne. Od wybuchu wojny, tak? Tak. Wraca ze statusem, wraca i pracownice PAIH-u będą pracownikami o statusie dyplomatycznym ze względu na toczącą się tam wojnę. Więc to też jest ważny sygnał, bo to będzie taki pierwszy punkt kontaktowy, taki one-stop shop dla przedsiębiorców, który z jednej strony będzie przybliżał zamówienia publiczne już uruchamiane na Ukrainie, z drugiej strony będzie pomagał firmom, czy to zakładać działalność gospodarczą, czy też kojarzyć z innymi przedstawicielami biznesu. I punkt trzeci, pracujemy także nad specjalnym funduszem,
który, bo tutaj te sygnały, ja spotkałam się ze wszystkimi już niemal organizacjami skupiającymi przedsiębiorców i myślę, że te postulaty są jasne. Jednym z nich jest wsparcie w przygotowywaniu projektów, bo zanim zacznie się realna odbudowa, dobrze, aby projekty dróg, mostów, osiedli były gotowe w biurku, bo wtedy tak naprawdę będziemy gotowi do tego, żeby sięgnąć po środki przeznaczone na odbudowę. I nad takim funduszem, który wsparłby w tych działaniach projektowych, pracujemy wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i Polskim Funduszem Rozwoju. Warto też powiedzieć, że jednym z takich punktów trudnych w aktywności przedsiębiorców na Ukrainie było memorandum wprowadzone zaraz po wybuchu wojny, zakazujące wywozu gotówki z Ukrainy. To sprawia, że, i to jest zrozumiałe oczywiście działanie, natomiast ono sprawia, że w momencie, kiedy przedsiębiorca, który zaciąga kredyty gdziekolwiek poza Ukrainą, a przecież głównie tam są dzisiaj na działalność zaciągane kredyty, nie mógł ich spłacać, no bo nie mógł wywozić gotówki. To memorandum zostało zniesione półtora tygodnia temu i to też jest wynik rozmów, jakie toczyłam z wicepremierem Kubrakowem. Więc mówiąc, wracając do pana pytania, oczywiście kwestia zbożowa na pewno była tym momentem trudnym, ale traktuję go jako epizod, a nie jak... Tworzyła ramy dla tej współpracy. Planowanie z dużym wyprzedzeniem czegokolwiek w naszych polsko-ukraińskich dzisiaj relacjach z powodu wojny jest oczywiście bardzo trudne, ale wstępnie planowana jest wizyta wicepremiera Szmyhala w Polsce pod koniec lipca i chcielibyśmy do tego momentu mieć przygotowaną takie porozumienie, taką umowę, aby móc ją tutaj w Warszawie podpisać. Czyli pod koniec lipca wicepremier Szmyhal w Polsce. Premier Szmyhal. Podpisuje umowę dotyczącą współpracy polsko-ukraińskiej. Ale to jest, Polska będzie elementem tej unijnej platformy, pani minister, i ta umowa też będzie wpisywała się w tę unijną platformę, czy działamy częściowo na innych zasadach? Pamiętajmy, że my jesteśmy, to nie jest unijna platforma, tylko to jest platforma grupy państw G7 z udziałem Unii Europejskiej. Ja w tym tygodniu, w piątek, będę uczestniczyć w spotkaniu moich odpowiedników, czyli pełnomocników do spraw, oni się różnie nazywają, odbudowy Ukrainy, pod przewodnictwem dyrektora generalnego w Dyrekcji Generalnej do Spraw Sąsiedztwa, który koordynuje pracami tej platformy. Więc to jest umowa, która ma tylko wskazać te obszary, którymi Polska byłaby w sposób szczególny zainteresowana. I oczywiście geograficznie? I geograficznie, ale i branżowo, powiedziałabym. Także tutaj to jest tylko komplementarne, bo platforma strukturyzuje środki, a my tutaj będziemy chcieli powiedzieć o tych obszarach, w których będziemy chcieli uczestniczyć za pośrednictwem i realizować je za pośrednictwem środków zgromadzonych na platformie. Kończymy radiową część naszej rozmowy. Za chwilę internetowa dogrywka, Sedna Sprawy. Jadwiga Emilewicz, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, jest gościem Sedna Sprawy. Dobrego dnia życzymy słuchaczom Radia Plus. Dziękujemy bardzo. Radio Plus. Sedno Sprawy. Jadwiga Emilewicz, wiceminister funduszy i polityki regionalnej. Tak, myślałem, że pomyliłem nazwę tego resortu, bo te nazwy się zmieniają, ale polityki regionalnej to się zgadza, pani minister. I pełnomocnik rządu do spraw polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej cały czas jest z nami. Pani minister, kiedy ta odbudowa mogłaby ruszyć? Czy to jest kwestia zakończenia działań wojennych, czy zależy też od tego, czy... No bo są takie miejsca na Ukrainie, w których od wielu miesięcy nic niebezpiecznego się nie działo, prawda? Które też wymagają może jakiejś odbudowy. To są dwa podejścia, panie redaktorze. Pierwsze, które właśnie na wspomnianej przed chwilą, które ja obserwuję na wspomnianej przed chwilą platformie tych państw najbogatszych świata, którzy przygotowują i strukturyzują program na dzień po. Tak? Czyli na moment zakończenia działań wojennych. Natomiast to, co charakteryzuje podejście nasze, myślę, i to na poziomie administracji, ale też w dialogu z przedsiębiorcami, to warto pamiętać, że ponad 260 polskich firm na Ukrainie jest. Ono było tam przed wojną i ono nadal prowadzi swoją działalność, nie wstrzymało swojej działalności. Ona nieco spowolniła w wyniku wojny, ale oni wszyscy tam są i prowadzą działalność. I to jest, powiedziałabym, nasza przewaga konkurencyjna, bo naszych firm do znajomości tego rynku nie musimy najpierw, nie musimy ich uczyć. Ale to są firmy jakie przede wszystkim? To są firmy i budowlane, i chemia budowlana, materiały wykończeniowe, ceramika budowlana, ale jeden z producentów odzieży, jeden z największych producentów odzieży w Europie Środkowej. Także my, wiele branż jest tam obecnych. Producenci leków. LPP, tak? Dwóch największych polskich producentów leków tam ma swoją działalność prowadzi od dawna, więc tych branż jest naprawdę wiele.
I one są dzisiaj w blokach startowych gotowe do tego, żeby poszerzyć swoją działalność. I tutaj, no, tak jak powiedziałam, w wielu obszarach rozmawialiśmy i to, jakiego wsparcia one dzisiaj oczekują. Często ci, którzy tam są, potrzebują dużego wsparcia dyplomatycznego z naszej strony. Dlatego, że Ukraina, działalność gospodarcza na Ukrainie obarczona jest dwojakiego rodzaju ryzykiem. Pierwszy ten związany z wojną, oczywiście, ale drugi nie zmienił się od czasu przedwojennego, czyli kwestia związana z jasnością procesów gospodarczych, z transparentnością. Z korupcją, tak? To pan redaktor to powiedział, mnie czasami pewnych rzeczy nie wypada mówić. I widzimy dużą determinację po stronie administracji, żeby to hasło, pod którym dzisiaj mówią politycy ukraińscy o odbudowie Ukrainy, czyli odbudować Ukrainę lepszą, oznaczało nie tylko lepszą jakościowo w standardach, ale także jeżeli chodzi o procesy, procedury administracyjne, bo te naprawdę tutaj tym pozostaje jeszcze wiele do życzenia i o tym mówią, tak jak mówię, nasi przedsiębiorcy, dając przykłady, którymi ja się dzielę z naszymi zachodnimi. Jasne, ale pani minister, ale mówi pani, że te ponad 250, 260 firm jest cały czas na Ukrainie, ale kiedy ten proces, którym nazywamy odbudowę Ukrainy, kiedy mógłby się zacząć? Nie czekamy na dzień po. Mhm. Chcemy dzisiaj już i rozmawiamy, dlatego ja umowa pod koniec lipca. Umowa i co pod dalej? Koniec lipca. Analiza przetargów, które już dzisiaj są ogłaszane, często w regionach i często w tych regionach, które nam są dobrze znane, czyli na zachodniej Ukrainie. Pamiętajmy, że te elementy nie będą związane tylko tutaj bezpośrednio z odbudową, bo tutaj często nic złego się nie stało, ale z modernizacją. Duża część krwioobiegu gospodarczego ukraińskiego ze wschodniej Ukrainy przeniosła się dzisiaj na zachód. I oni tutaj chcą... No razem z ludźmi chociażby. Razem z ludźmi. A zatem dla tych ludzi jest potrzebna migracja wewnętrzna. Są potrzebne domy, są potrzebne nowe drogi, są potrzebne mosty. I to są takie obszary, których my już możemy dzisiaj je starać się zagospodarować i być już dzisiaj obecnymi, nie czekając na koniec wojny. I na to my się dzisiaj przygotowujemy, tak jak powiedziałam wcześniej, mając instrumenty wsparcia polskiego biznesu tutaj lokalnie, nie czekając, wiemy, że do końca tego roku Europejski Bank Inwestycyjny chce około 2 miliardów euro przeznaczyć na Ukrainę, na odbudowę. Ja jestem po rozmowie z panią profesor Czerwińską, wiceprezes EBI, odpowiadającą w EBI za ten fundusz odbudowy Ukrainy. Było minister finansów naszą? Naszą było minister finansów. Jesteśmy wstępnie, umawiamy się także w lipcu na warsztaty dla polskich firm, w jakich obszarach mogliby sięgnąć po środki Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Ale ta data, bo szukam cały czas pani minister tego punktu zaczepienia. Ale to nie będzie takiego, że bomba proces, który za chwilę się rozpocznie. Otóż to, ja w lipcu mam zaplanowane wizyty studyjne z firmami polskimi, które są gotowe tam pojechać. Jedziemy do Kijowa, będziemy w jednym z miast zachodniej Ukrainy, po to, żeby tych zainteresowanych konkretnymi projektami, aby tę zadzierzgnąć relacje. Czyli rozumiem, to jest ten czas, jeżeli wszystko pójdzie tak, jak ma pójść, to po wakacjach, powiedzmy, mniej więcej to są ruszy ten proces. Kiedy, mam nadzieję, będziemy mogli pokazać już pierwsze realizowane na Ukrainie projekty. Pani minister, to trochę o innych sprawach porozmawiajmy. Jarosław Gowin, wicepremier, były szef Porozumienia, oświadczył niedawno, że na trwałe bierze rozbrat z polityką, że kończy swoją polityczną karierę. Czy pani minister, jak myśli o Jarosławie Gowinie, to ma wyrzuty sumienia, że jednak rozeszły się drogi pani minister z wicepremierem Gowinem? Czy nie myśli pani, że zdradziła wicepremiera Gowina wtedy, kiedy był szefem Porozumienia? No bo przecież Porozumienie, część jego wyszła z obozu rządzącego, część polityków, większość nawet została przy Prawie i Sprawiedliwości, między innymi pani minister. No, nie mam wyrzutów sumienia, bo nie działałam niezgodnie z własnym sumieniem, więc wtedy ja wyszłam z Porozumienia, jasny sposób komunikując Jarosławowi Gowinowi, dlaczego nasze drogi się rozchodzą, że mnie się wydawało, że ja stoję w tym miejscu, w którym byliśmy, kiedy Porozumienie zakładaliśmy, kiedy decydowaliśmy się na koalicję, a Jarosław Gowin zdecydował się na inną drogę, więc po prostu się rozeszliśmy wtedy, ale wracając do początku pytania, to oczywiście jest, ja moją swoją całą karierę polityczną zawdzięczam Jarosławowi Gowinowi, bo to on mnie do tego projektu zachęcił i zaprosił, więc oczywiście tego typu decyzje i ta historia ostatnich lat jest dla mnie osobiście przykrą historią, bo uważam, że Porozumienie było ważnym elementem obozu Zjednoczonej Prawicy i dzisiaj, co powtarzam często, takiego elementu w tym szeroko rozumianym namiocie prawicy zdecydowanie brakuje. Takiego głosu, wolnorynkowego najbardziej? Wolnorynkowego, konserwatywno-liberalnego, który przy pewnym jasno zdeklarowanym kręgosłupie wartości jednocześnie jest bardziej wychylony w stronę wolnego rynku i takiego moderowania
politykami publicznymi w taki sposób, aby rzeczywiście rozmawiać, prowadzić dialog z przedsiębiorcami. Taki, jaki prowadziłam, będąc najpierw wiceministrem, potem ministrem gospodarki, a potem wreszcie wicepremierem. Więc to był, myślę, taki nasz trwały wkład w kształt obozu Zjednoczonej Prawicy, którego dzisiaj nie ma. Powiedzmy sobie uczciwie, że ja tego głosu, takiego głosu, jakim był głos Porozumienia, dziś mocnego, strukturalnego w naszym namiocie, jak już go tak nazywam, nie widzę, więc to jest jeden element, a drugi no to jakby też osobista historia. Jarosław Gowin no to był na scenie politycznej bardzo długo, wszedł także w wyniku turbulencji związanych z obecnością czy też wyjściem Jana Marii Rokity z Platformy Obywatelskiej i z polityki. Dzisiaj on odchodzi i no, żal, tak? Szkoda. Szkoda, że ta historia tak się potoczyła. Myślę, że gdyby nie pewne decyzje, no ale powiedzmy też uczciwie, pewne decyzje Jarosława Gowina w 2019-2020 roku przede wszystkim, to bylibyśmy dzisiaj w innym miejscu. I szkoda, to błędy Jarosława Gowina? Decyzje tak by je pani nazwała jako tak, ja dzisiaj tak jak je nazwałam wtedy, kiedy z Porozumienia wychodziłam. Uważam, że to były błędne decyzje, które skończyły się tym, co no, przewidywałam, czyli rozpadem naszego, bo to nie jest tak, że ja odeszłam, a partia jest silna i nadal, tylko partii dzisiaj realnie nie ma. Realnie Porozumienie, tak? To już jest zamknięta historia? Realnie, to no, co, czym kieruje Magdalena Sroka, to już jakaś masa upadłościowa tylko? Myślę, że tak. Myślę, zresztą no, tak jak widzimy i programowo, i osobowościowo, i liczebnie tej formacji już dzisiaj nie ma. A mówiła tu Jadwiga Emilewicz, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnik rządu do spraw współpracy rozwojowej polsko-ukraińskiej. Bardzo pani minister dziękuję za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę i życzę dobrego dnia, dobrego tygodnia. Radio Plus. Sedno sprawy. A teraz już zapraszam Państwa na spotkanie z Kamilą Biedrzycką i jej gośćmi. Startuje Ekspres Biedrzyckiej. Dzień dobry Państwu w poniedziałek. To jest program Ekspres Biedrzyckiej. Kamila Biedrzycka, witam, kłaniam się i zapraszam Państwa na dzisiejsze spotkanie z naszymi gośćmi. Już za chwilę u Państwa generał Mieczysław Bieniek o sytuacji w Moskwie, w Ukrainie, ale także na Białorusi rozmawiać będziemy, a po godzinie 9.45 polityczne podsumowanie mijającego weekendu. Działo się bardzo dużo, konwencje polityczne oczywiście w cieniu wszystkiego, co działo się w Rosji. Niemniej u nas wystarczy czasu na omówienie i jednej, i drugiej bardzo ważnej sprawy. Zaczynamy jednak od tego, że trwają spekulacje dotyczące losu szefa grupy Wagnera na Jewgenija Prigożyna w sobotę. Skierowane były właściwie oczy niemal całego świata, ale od wczoraj jakby zapadł się pod ziemię. Nikt nie wie, co się z nim dzieje, nie wiadomo, gdzie jest. Wiemy tylko, że po rozmowie telefonicznej z Aleksandrem Łukaszenką przedstawiciele grupy Wagnera poinformowali, że ich szef, chcąc uniknąć rozlewu krwi, będzie przerywać marsz na Moskwę, że przerwał marsz na Moskwę i udaje się na Białoruś. Wszystko miało się odbyć w ramach porozumienia kończącego
niego bunt zbrojny jego najemników przeciwko armii rosyjskiej. No ale co się wydarzyło, tak naprawdę dalej nie wiadomo, więc z panem generałem Bieńkiem będziemy na ten temat rozmawiać. Teraz informacja o tym, że dwóch policjantów i czwórka pasażerów samochodu osobowego zostali przetransportowani do szpitala po tym, jak w miejscowości Sokoły, tak ona się dokładnie nazywa, na Podlasiu, doszło do zderzenia radiowozu chroniącego kolumnę rządową z samochodem osobowym właśnie. Według nieoficjalnych informacji tą kolumną miał podróżować premier Mateusz Morawiecki. Na miejsce wysłano 6 zastępów Państwowej Straży Pożarnej, 2 karetki pogotowia i śmigłowiec. Oczywiście okoliczności tego wypadku są w tej chwili przez cały czas ustalane. I na koniec powraca temat migrantów, drodzy Państwo, i powraca po raz kolejny w niezbyt, delikatnie mówiąc, dobrym świetle w kontekście rządu Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ nie ma i od początku nie było mowy o obowiązkowej relokacji uchodźców, mówi w rozmowie z Onetem unijna komisarz do spraw wewnętrznych i migracji właśnie. I tutaj dokładny cytat. Jest specjalna taryfa ulgowa dla tych, którzy są pod presją migracyjną. Tutaj oczywiście chodzi o Ukraińców. Dlatego powinni przedstawiać to wszystko jako sukces. Tak zrobili Czesi i dziwię się, że Polska interpretuje ten artykuł w odmienny sposób, mówi komisarz unijna i dodaje, że temat polskiego referendum jest dla niej, tutaj cytat, zupełnie niezrozumiały. W przepisach nie ma mowy o obowiązkowej relokacji i nie było jej także w pierwotnej wersji. Szachmat robi nam Bruksela. To jest Ekspres Biedrzyckiej. Startujemy. Prigożyn miał przyjechać, drodzy Państwo, na Białoruś w ramach porozumienia kończącego zbrojny bunt jego najemników przeciwko rosyjskiej armii, a sprawa karna przeciwko niemu ma zostać umorzona. Z kolei jego żołnierze mieli udać się do swoich baz na terenie Ukrainy, jednak po opuszczeniu przez Prigożyna Rostowa nad Donem właściwie nie wiadomo, tak jak już Państwu wspomniałam na początku naszego spotkania, co się z nim dzieje i gdzie obecnie przebywa. Ostatni raz widziany był w sobotę o godzinie 22:30, kiedy w eskorcie uzbrojonych żołnierzy opuszczał swoją siedzibę w Rostowie. Na nagraniach, które pojawiły się w mediach społecznościowych, widać mieszkańców, którzy klaszczą na jego cześć. Prigożyn wsiada następnie do ciemnego SUV-a i odjeżdża w bliżej nieokreślonym kierunku. Jak podaje CNN, białoruskie oficjalne agencje poinformowały, że Łukaszenka ponownie rozmawiał z Władimirem Putinem w niedzielę rano. Władze w Mińsku nie podają, jaki status miałby mieć Prigożyn na Białorusi. Nie potwierdzają nawet, czy przybył on w ogóle na terytorium kraju. Wiemy, że dziennikarze CNN wysłali wczoraj wieczorem do biura prasowego grupy Wagnera zapytanie o miejsce pobytu szefa tego militarnego ugrupowania oraz tego, czy rzeczywiście zaakceptował zaproszenie Łukaszenki. Tego samego wieczoru przyszła odpowiedź, no ale ona jest bardzo niedookreślona. W związku z tym w dalszym ciągu zasadnym pozostaje pytanie, jakie dalsze losy Prigożyna i grupy Wagnera będą. Rosyjscy propagandyści są bardzo zaskoczeni decyzją Władimira Putina, ponieważ twierdzą, że zdrady nie wolno wybaczyć, że nie można tego zrobić, a Prigożyn ich zdaniem właśnie zdrady się dopuścił, przygotowując marsz na Moskwę. W niedzielnym wydaniu takiego programu Władimira Sołowiowa doszło do bardzo nietypowej sytuacji, ponieważ rosyjscy propagandyści ostrożnie oczywiście dobierali słowa, aby usprawiedliwić decyzję Kremla po buncie Jewgenija Prigożyna, aby uniknął on i jego najemnicy oczywiście odpowiedzialności. No ale później z biegiem czasu coraz więcej głosów pojawiało się, że Prigożynowi odpuścić nie wolno. Wszystko, co dzieje się w tej chwili wokół grupy Wagnera, świadczy po prostu o słabości Władimira Putina. Tymczasem Siergiej Szojgu, czyli minister obrony rosyjski, pojawił się w Ukrainie z wizytą u rosyjskich żołnierzy walczących tam na froncie. Znaczy walczących, to chyba złe słowo. Napadających na Ukraińców i Ukrainę. To jest pierwszy od soboty sygnał o jakiejś takiej bardziej wyraźnej aktywności szefa rosyjskiego resortu obrony i znak, że jedno z wyraźnych żądań Prigożyna nie zostało spełnione, bowiem przywódca grupy Wagnera, który wzniecił tę sobotnią
trwającą właściwie no, niecałą dobę rebelię, tak to chyba trzeba nazwać, przeciwko Kremlowi. Od pewnego czasu domagał się dymisji szefa rosyjskiego MON, czyli Siergieja Szojgu. Domagał się także dymisji głównodowodzącego specjalną operacją wojskową na Ukrainie, którego oskarżał o opieszałość. Chodziła mu m.in. o brak dostaw amunicji na czas, brak wyposażenia żołnierzy, jasnych decyzji, no co w efekcie jego zdaniem miało doprowadzić do śmierci wielu żołnierzy na froncie, w tym ludzi z grupy Wagnera, no ale okazuje się, że Szojgu teraz cały na biało postanowił odwiedzić rosyjskich żołnierzy w Ukrainie, co ma być dowodem na to, że Prigożyn nie ma już, przynajmniej oficjalnie, wpływu na działania Kremla. O tych wszystkich sprawach, ale także o tym, że Amerykanie podobno wszystko wiedzieli o zamiarach Prigożyna. Na te tematy oczywiście będziemy rozmawiać z generałem Bieńkiem. Porozmawiamy także o bardzo poważnych obawach nieustających Ukrainy w sprawie ataku na zaporowską elektrownię jądrową. Ten temat niestety cały czas wraca. Ale nie zapominamy, drodzy Państwo, o polskiej polityce, bo nie wolno o niej zapomnieć. Wybory zbliżają się coraz większymi krokami. W weekend no, bardzo istotne z punktu widzenia poszczególnych ugrupowań konwencje, spotkania, wiece. Zaczęło się od Donalda Tuska oczywiście na Dolnym Śląsku. Była także dolnośląska odpowiedź Prawa i Sprawiedliwości. Chyba bardziej mam wrażenie na użytek wewnętrzny niż zewnętrzny, no bo wielkiego wow, mówiąc krótko, wokół Prawa i Sprawiedliwości nie było. Oczywiście Jarosław Kaczyński używał znanej sobie retoryki. Mówi, że trzeba stoczyć bitwę o Polskę. Pan Hołownia z panem Kosiniakiem-Kamyszem mówili, że panowie Tusk i Kaczyński mogą wygrać wojnę, ale tylko oni jako trzecia droga mogą wybrać pokój. No wiele takich chwytów retorycznych, politycznych pojawiło się w tę sobotę właśnie i je wszystkie będziemy sobie analizować z panią dr Ewą Pietrzyk-Zieniewicz. Ona na pewno w swoim stylu to wszystko państwu opowie i zinterpretuje, ale a propos interpretacji, no to mamy nowy sondaż, z którego wynika właściwie, że Koalicja Obywatelska depcze już po piętach Prawu i Sprawiedliwości i że ta różnica jest właściwie nawet mniej niż na poziomie błędu statystycznego. Ale o szczegółach. Chodzi o sondaż IBRIS, przeprowadzony na zlecenie Rzeczpospolitej. Prawo i Sprawiedliwość i Koalicja Obywatelska, oczywiście żadna to nowość, zajmują dwa pierwsze miejsca na podium. PiS uzyskuje poparcie na poziomie 32,7. To jest wynik o pół punktu niższy niż miesiąc temu. Koalicja Obywatelska zyskuje prawie 5 punktów procentowych, depcze PiSowi po piętach z 30,2% poparcia. Konfederacja także się ma bardzo dobrze, przekracza 12%, ale mniejsze ugrupowania opozycyjne notują takie wyniki. Trzecia droga 10,8, to jest spadek o ponad 2 punkty procentowe. Lewica 9%, wzrost o 1,2. No i tu oczywiście nie trzeba być jakimś bardzo zaawansowanym mózgiem matematycznym, żeby po systemie Donta przełożyć, że w takiej sytuacji oczywiście opozycja ma zdecydowaną większość, jeżeli chodzi o mandaty w przyszłym Sejmie. O Jarosławie Kaczyńskim tutaj już Państwu opowiadałam pokrótce, to później, ale ja tutaj mam jeszcze jakąś taką ciekawostkę o panu Mentzenie, tylko nie mogę jej... O, mam. Pan Mentzen, szef Konfederacji. Podobno zmienia zdanie w sprawie ewentualnej koalicji z Prawem i Sprawiedliwością. Ponieważ do tej pory, Państwo pamiętają, bardzo konsekwentnie pytałam przybywających tutaj do nas do studiach członków Konfederacji z Krzysztofem Bosakiem na czele, co jeśli PiS zaproponuje im koalicję po ewentualnych wygranych przez PiS lub też no, prawie że wygranych koalicję właśnie. Na co Krzysztof Bosak powiedział, że absolutnie w ogóle nie ma takiej możliwości, że to nie wchodzi w grę, żeby Konfederacja kiedykolwiek weszła w koalicję z Jarosławem Kaczyńskim. No ale jak widać, punkt widzenia zmienia się z punktem siedzenia i teraz nie ma już takich jasnych deklaracji, bowiem na pytanie o koalicję pan Sławomir Mentzen odpowiada: wszystko jest na stole. Ja wiem, że nas dużo konfederatów ogląda, byłoby warto, żeby Państwo usłyszeli te słowa, więc przeczytam je raz jeszcze. Wszystko jest na stole. To a propos koalicji z Prawem i Sprawiedliwością, ale także z Platformą Obywatelską. Bądźmy uczciwi, bo tutaj takie pytanie również padło. Warunkiem, który muszą spełnić obecni przeciwnicy polityczni, jest realizacja programu gospodarczego partii Mentzena. To zmiana w stosunku do postawy, tak jak już wspomniałam, którą jeszcze w ubiegłym tygodniu politycy Konfederacji prezentowali. Wówczas deklarowano, że nie
nie wejdzie w koalicję z żadną partią zasiadającą obecnie w Sejmie. No ale teraz w wywiadzie dla Super Expressu Mentzen mówi tak: jeśli obie partie, czy to PiS, czy PO, zgodzą się realizować nasz program, to wszystko jest na stole. Dotyczy ten program oczywiście obniżania i upraszczania podatków. Jeżeli tak będzie, to ja nie mam nic przeciwko, dodaje polityk. No, 4 miesiące do wyborów. Ciekawa jestem, co usłyszymy za miesiąc, 2 czy 3 w tej kwestii, jeżeli to stanowisko będzie tak łagodzone w stosunku do ewentualnych koalicji z obecną partią rządzącą nawet, chociażby. Na te tematy oczywiście z panią dr Pietrzyk-Zieniewicz będziemy rozmawiać, ale dostałam już informację, że czeka na spotkanie z państwem pan generał Mieczysław Bieniek, więc nie przedłużam i zapraszam na to spotkanie. 3, 4, 9. Państwa gościem generał Mieczysław Bieniek, były zastępca dowódcy strategicznego NATO do spraw transformacji, profesor Akademii imienia Frycza Modrzewskiego. Panie generale, kłaniam się. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie generale, jak by określił pan to, co w ostatnich kilkudziesięciu godzinach wydarzyło się w Moskwie? Czy my mieliśmy do czynienia z jakąś zaplanowaną akcją ze strony Kremla? Czy my mieliśmy do czynienia z próbą realnego, prawdziwego puczu? Czy mieliśmy do czynienia raczej z czymś, co można by nazwać pucz Janajewa Anno Domini 2023? Jak pan interpretuje całe to zamieszanie? No, poruszyła pani wiele wątków, ale początkowo powiem tak. Wyglądało to bardzo groźnie, ale co by nie było, jak to wyglądało, jak to się zakończyło, rozpoczął się według mojej oceny proces erozji władzy Władimira Putina w Federacji Rosyjskiej. Kto po nim? Zobaczymy. Natomiast jeszcze pani sobie przypomni rok temu nasze tutaj przypuszczanie, to myśmy oceniali to wcześniej, czy później do tego może dojść. To wyglądało groźnie o tyle, że było to starannie dosyć przygotowane i takie miękkie wejście Prigozina i jego oddziałów do Rostowa było starannie przygotowane. Pamiętajmy, że Rostów jest bardzo ważnym ośrodkiem administracyjnym, wojskowym, militarnym. Tam są dowództwa okręgu wojskowego południowego, który de facto prowadzi te operacje. Tam są składy i zasoby logistyczne, tam są centra szkoleniowe i tam jest w końcu lotnisko strategiczne Morozowka, na którym to lotnisku obecnie stacjonują samoloty myśliwsko-bombowe pułku 599. To są Su-34, bardzo groźne samoloty. I teraz tak, jeśli on wszedł tym oddziałem tam i później sobie gawędził zastępcą dowódcy, zastępcą ministra obrony narodowej i szefem sztabu tego okręgu, popijając herbatę z prądem, tak mniemam, to znaczy, że pokazało to takie oportunistyczne zachowanie zarówno sił wojskowych, jak i policyjnych, czy milicyjnych i FSB. Proszę zauważyć, że nikt nie stawiał mu tam oporu, oni weszli jakby po swoje. Ale on uczynił jeden bardzo zręczny ruch. Wygłosił przed tym wszystkim orędzie, w którym to mówił, że tak, wojna to naprawdę jest niepotrzebna, że on idzie po sprawiedliwość, on idzie wykryć te wszystkie przestępstwa, kłamstwa i te złodziejstwo, które de facto doprowadziło do takiej nieudolnej prowadzenia działań bojowych, że tak naprawdę to żołnierz walczy dzielnie, ale przywództwo i dowództwo jest nieudolne. I to orędzie podwójnie zyskało mu w jakiś sposób aplauz, bo wcześniej legendę jego dzielności tworzył sam Putin, mówiąc o tym, że to są właśnie zdobywcy Soledaru, Bachmutu i tak dalej. A teraz nagle ten rak, którego wyhodowano, taki pozakonstytucyjny, pozaorganizacyjny, on nagle obrócił się w kierunku swojego władcy.
Proszę zauważyć, że w przeciwieństwie do tego, co się stało z przewrotem Janajewa, gdzie mieszkańcy Moskwy w 1991 roku budowali okopy, zapory, stawiali jakieś tam przeszkody, to ci goście byli witani, a właściwie żegnani kwiatami. Jakby chodzili z Rostowa i spokojnie sobie autostradą M4 pomknęli w stronę Woronerza, który jest kolejnym poważnym centrum administracyjno-wojskowym, gdzie Rosjanie musieli, podjęli już decyzję i musieli zbombardować swoje własne składy i zasoby amunicji i paliwa, bo oni się nie mogli spokojnie zatankować. To nie była jakaś olbrzymia siła, bo tam mówiono o początkowo 5000. Ja sądzę, że nie było więcej jak siła brygady, może podzielona na dwie, trzy grupy batalionowe, ale oni mieli ze sobą czołgi załadowane na trailery, mieli ze sobą transportery i mieli ze sobą również broń przeciwlotniczą, zestawy mobilne pancer, które zostały użyte. To są zestawy rakietowo-artyleryjskie. Mogą strzelać nawet ich rakiety do 10 kilometrów. I te zestawy zostały użyte do strącenia prawdopodobnie 3 śmigłowców i jednego samolotu transportowego. Czyli widzimy, że to nie był taki zupełnie bezkrwawy przewrót, bo zginęło kilkunastu pilotów, zresztą bardzo cenny zasób. I to byli ludzie nie młodzi, to nie byli podporucznicy czy chorążowie pilotujący te samoloty, to były i śmigłowce, to byli oficerowie starsi. Bo i to też o czym świadczy? Świadczy to o tym, że wojsko zajęło pozycję, a szczególnie na młodszy personel, wyczekującą, oportunistyczną. Jeśli jest prawda to, co pani powiedziała, a to jest potwierdzone, że Amerykanie mogli o tym wiedzieć i Putin prawdopodobnie wiedział już też, że coś się będzie działo, ponieważ przygotowywał się do tego Prigorzin, gromadząc swoje zapasy i te wojska, które zostały wycofane do obozów szkoleniowych w celu odtworzenia zdolności bojowej, uzupełniały te środki. Czyli tu mógł już Putin podjąć jakieś działania, ale zauważmy, że ani FSB pod przywództwem Bortnikowa, ani Rozgwardia pod przywództwem Złotowa nie podjęła żadnych działań. Postawienie samochodów wypełnionych piaskiem czy gruzem na autostradzie, czy wykopanie jakiegoś rowu, to jest groteska. Państwie, no właśnie, które panie generale, to przepraszam, wejdę w słowo, bo pan teraz dotknął najistotniejszej sprawy, wydaje się, że nie było tak naprawdę reakcji ze strony Kremla. Stąd teraz moje pytanie, czy pana zdaniem zasadnym wydaje się teoria mówiąca o tym, że to była po prostu zaplanowana akcja Kremla? Jeżeli tak, to co ona miała na celu? Jeśli to była zaplanowana akcja Kremla, być może z cichym przyzwoleniem Putina, to ona się obróciła przeciwko nim. Ponieważ wymknąłem się to zupełnie spod kontroli i zapoczątkowało erozję władzy, tej władzy, którą dzisiaj widzimy. Tak naprawdę, kiedy czytałem i słuchałem wypowiedzi mieszkańców Rostowa i Woronerza, to oni, im jest naprawdę zupełnie obojętnie, co się tam dzieje. Oni tak naprawdę mają to wszystko o bardzo głębokim poważaniu. Oni chcą żyć spokojnie. Wiedzą, że się toczy wojna, wiedzą, że ładunek 200, czyli trumny, wracają. W Rostowie nad Donem na bocznicach kolejowych w chłodniach stoją bez przerwy ciała, które czekają na ewakuację. Mieszkańcy Rostowa o tym wiedzą. To ich przygnębia. Ale proszę mi wierzyć, że Rosjanie pamiętają, może nie ci wszyscy, ale ci mniej, bardziej wykształceni, te elity pamiętają, co się stało w 17 roku, co się stało w 91 roku, prawda, że ten ludowy zryw może doprowadzić do niesamowitych wydarzeń, które zmienią bieg historii świata. To miało miejsce w 17 roku. Dlatego też być może, jeśli Kreml albo elity kremlowskie chciały zapoczątkować albo maczają tym palcem, zdały sobie sprawę z tego, że może to się wymknąć pod kontroli i chcieli to zakończyć. Jeśli jest prawdą, że Putin również prowadził rozmowy telefoniczne, a jest to prawdą, że na pewno prowadził rozmowy telefoniczne z Erdoganem, prowadził również rozmowy z przywódcami tak zwanej Organizacji Wspólnoty Bezpieczeństwa, i to z tymi, którzy mieli takie nieudane próby zamachu za sobą. Erdogan, pamiętamy o tym, wywołany sztucznie, czyli on ma tam jakieś doświadczenia, czy prezydent Kazachstanu, ale oni prawdopodobnie udzielili mu jakiś tam rad. Później było jego zdecydowane wystąpienie. I co? I po tym wystąpieniu, w którym on powiedział, że to jest zdrajca narodu, należy to wszystko oddzielić, zaapelował do żołnierzy, aby nie przyłączali się do tego, do żołnierzy Wagnera oczywiście, i żeby weszli pod porządkowanie organizacyjnych struktur Armii Federacji Rosyjskiej, bo to był tego początek, a właściwie iskrą zapalną niby miało być zbombardowanie obozu szkoleniowego Wagnerowców. Więc to wszystko świadczy o tym, że nagle zdano sobie sprawę z tego, że może to się wymknąć pod kontrolę, może to się przekształcić w bardzo niebezpieczną sytuację, ale również i dla nas, dla państw ościennych, bo wyobraźmy sobie wybuch wojny domowej i dziesiątki różnych pretendentów do władzy w Moskwie.
mocarstwa atomowego. My nie znamy jeszcze roli Chin w tym wszystkim, bo ja zawsze myślę o tym, że jednak ta rola jest olbrzymia. To wejdzie wcześniej czy później na światło dzienne. I teraz wyobraźmy sobie, kto kontroluje te zasoby broni jądrowej, kto nimi dysponuje, w jaki sposób one będą chronione. To jest bardzo istotne i widzę z tego, że proszę zauważyć, że ci właśnie, te dwie największe organizacje, z których przeważnie wychodzili przywódcy FSB, czyli następca KGB, ani słowa Bortnikow nie powiedział. Złotow, szef Rosgwardii, czyli jedyne wojska tak naprawdę dostępne od ręki, co prawda lekkie formacje na lekko opancerzonych transporterach i więźniarkach, które przewożą zgromadzonych i aresztują ich, ale w pobliżu jeszcze przecież mieliśmy lotnictwo okręgu zachodniego, które można wywołać bardzo szybko. Mieliśmy brygadę specnazu 56. Mieliśmy dywizję pośrednictwową w Tule, którą można błyskawicznie przerzucić samolotami na lotnisko Molino czy inne tam w pobliżu Moskwy, Wnukowo, nawet pasażerskie i tak dalej. To nie zostało użyte. Czyli widzimy, że wojsko zachowuje tutaj bardzo wstrzemięźliwą, oportunistyczną postawę. W Rosji jest taki zwyczaj, że zazwyczaj przyłączają się do tych, którzy zwyciężają. Ten chaos w Moskwie i w Rosji wykorzystali bolszewicy, którzy byli bardzo zwartą grupą i dokonali przewrotu i wojny domowej, która krwawo się zakończyła i pozwoliła na rozbudowanie państwa. Panie generale, czy ja mogę właściwie tak rozumieć pana słowa, czy to jest moja nadinterpretacja, że wojsko, ja nie wiem czy teraz, ale w jakiejś bliżej określonej przyszłości byłoby w stanie zbuntować się przeciwko Putinowi? Wie pani, wojsko jest strukturą organizacyjną. Ono się poddaje przywództwu i dowodzeniu. Jeśli nie było rozkazu, że wychodzimy z okopu i idziemy bronić Moskwy, to nie było. Jeśli był rozkaz, tkwimy tutaj dalej, ale po prostu to wojsko, które tam jest w okopach, które jest tam na froncie wschodnim czy zachodnim, jak oni to mówią, oni w ogóle nie byli informowani o tym, co się dzieje. Tam część tych żołnierzy z poboru, którzy tam walczą, bo oni myślą, że walczą w wielkiej wojnie oczyźnianej, bo uważają cały ten rejon wciąż za terytorium Federacji Rosyjskiej. Tak, tylko ja pytam o najbliższą przyszłość, panie generale. Jak ta sytuacja, z którą mieliśmy do czynienia w sobotę, może wpłynąć właśnie na relacje Kremla, a właściwie Putina, bo na Kremlu to te relacje są jeszcze bardziej skomplikowane. Putina z wojskiem właśnie. Mamy dzisiaj Szojgu, który został wysłany na Ukrainę, a to był jeden z ludzi, których dymisji domagał się Prigożyn chociażby. Więc jak interpretować teraz to, co się wydarzy w najbliższych dniach? Wie pani, istota każdego systemu albo istota systemu odpornościowego państwa to jest przywództwo. I dzisiaj przywództwo Putina zostało zachwiane. Przywódca ten był w gotowości do ucieczki czy do zmiany miejsca dyslokacji. W przeciwieństwie do Żeleńskiego, niby słabego przywódcy, który półtora roku temu został w Kijowie i pokazywał się na Kijowa bombardowanego wówczas. I drugim elementem to jest istota systemu. Czy to jest system autokratyczny, czy to jest system demokratyczny, czy są mechanizmy, tam władza pokazała to, że to jest system autokratyczny przeżyty siecią korupcji, wpływów i wzajemnych powiązań. A te wpływy się kruszą wówczas, kiedy następuje właśnie tego rodzaju sytuacja. Tam korzyści osobiste i strach to są takie elementy, które i oczywiście mafijne powiązania, które zarządzają tym państwem. To państwo dzisiaj i przywódca pokazał, że nie jest w stanie kontrolować swoich elementów zarządzania tymże państwem i to w dalszej perspektywie, pytając pani o siły zbrojne, może doprowadzić właśnie do różnego rodzaju wrzenia. A zresztą jak to ma wpływ na sytuację na Ukrainie, bo mówiono, a Ukraina nie wykorzystała momentum. No nie mogę wykorzystać momentum, bo po pierwsze dalej wojska są tam na pozycjach. Wagnerowcy, którzy wycofali, to nie była taka duża ilość. Dalej tam są ci, którzy byli rotowani, to są. Natomiast ma wpływ na morale żołnierzy rosyjskich, bo wcześniej czy później dojdzie do świadomości, że my o to tu walczymy, a tam jakieś buldogi żrą się, idą na nasze miasta, nie wiadomo co się będzie działo. Ta dezinformacja i wpływ na morale ma olbrzymie znaczenie. Natomiast Szojgu, on po prostu nie pokazał się, on uciekł. On był w Rostowie nad Donem, bo Rostów nad Donem jest stanowiskiem dowodzenia strategicznego tą operacją w dowództwie 58 Armii Ogólnowojskowej, prawda, w dowódcy Południowego Okręgu Wojskowego. On stamtąd się ewakuował, bo zarządzał przecież Prigorzin, zabijaka, który był jeszcze półtora roku niczym więcej jak jakimś pseudobiznesmenem, który oczywiście miał jakieś osiągnięcia. Nagle zarządzał głowy dwóch najwyższych dowódców, czyli generała Szojgu i Gierasimowa. Mówiąc o tym, że Szojgu to wszystko rozpętał, bo chciał być marszałkiem, a w ogóle to jest beznadziejny człowiek i doprowadza do klęsk.
Panie generale, to teraz o samym Putinie dwa słowa, dlatego że no, według wielu analityków Putin no, z pewnością będzie teraz postrzegany jako bardzo mocno osłabiony przywódca. To są nasze pobożne życzenia, czy rzeczywiście jest coś na rzeczy? Czy Putin nigdy nie był tak słaby, jak jest w tej chwili? I to nie dlatego, że my sobie analizujemy ostatnie miesiące wojny w Ukrainie, tylko właśnie z powodu tego, co wydarzyło się w sobotę na terenie Federacji Rosyjskiej. Nie stawiałbym takiej poważnej tezy, że jest całkiem osłabiony. To jest chytry lis, to jest cwaniak, który wywodzi się również z KGB. On też tą sytuację użyje na swoją korzyść. Oczywiście on będzie osłabiony. Pokazano to, że nie ma wpływu takiego dynamicznego na struktury władzy. On dzisiaj wykorzysta tą sytuację, przypatrzy się bardzo uważnie tym ludziom, którzy w jaki sposób kto się zachowywał. Tak jak Hitler to zrobił po zamachu w Wilczym Szańcu, prawda? No może tam nie będzie wieszanie na strunach od fortepianu, ale pamiętajmy o tym, że Prigozhin jeżdżąc po całej Federacji Rosyjskiej w ubiegłych tygodniach, kiedy on montował nowy skład sił swoich, jeżdżąc po więzieniach, po różnych ośrodkach, przez tych ośrodków na terenie całej Federacji Rosyjskiej, w dużych miastach, miasteczkach, i on tam sobie również zyskiwał zwolenników, również wśród oligarchów, którzy mają olbrzymi wpływ. Dzisiaj Putin wykorzysta to, aby wyłapać w tej mętnej wodzie te ryby, które się jemu przeciwstawiły. Czy mu się to uda? Zobaczymy. Czy to jeszcze bardziej napędzi tą machinę niechęci do niego? Również zobaczymy. Natomiast, co jest bardzo istotne, to iluzoryczne poparcie dla Putina, wyrażające się chyba w 80% oficjalnie mówiących o tym, wcale nie jest takim poparciem. To pokazało właśnie żegnanie tych ludzi kwiatami Prigozhina, tych zabijaków, prawda? Otwieranie im bram, miast, magazynów i składów bez wystrzału, to też pokazuje, że poparcie dla Putina jest marne. No i teraz pytanie o przyszłość Jewgenija Prigozhina, panie generale. No bo wiemy, że to napięcie na linii Grupa Wagnera-Kreml, upraszczam rzecz jasna, trwa już od dłuższego czasu. To nie jest tak, że ono się narodziło w piątek i w sobotę postanowiono dokonać puczu, tylko Prigozhin no już od dłuższego czasu krytykował tę rosyjską administrację wojskową. Oczywiście wiemy, że podobno, hipotetycznie, została zawarta jakaś umowa, zgodnie z którą Prigozhin uda się na Białoruś i będzie zwolniony z wszelkich konsekwencji karnych. No ale wiemy, że on w sobotę wieczorem odjechał ciemnym SUV-em i tyle go widziano. I teraz pytanie, co z nim zrobi Putin i czy Prigozhin może być, pytanie pewnie retoryczne, ale zaryzykuję, spokojny o swoją przyszłość, czy wprost przeciwnie, i jaką rolę odgrywa tutaj Aleksandr Łukaszenka? W świecie mafijnym, jak pani wie, układy są zawierane bardzo krótkotrwałe i tak naprawdę one nie funkcjonują. Niech będzie nawet przykład z Korei Północnej, Kim Il-sena i jego, Kim Jong-una i jego najbliższej rodziny, gdzie tam przez jakieś ukłucie ktoś tam zginął. Prigozhin doskonale o tym wie. Ponadto dla Łukaszenki byłoby ryzykowne również, jeśli on by pozwolił Prigozhinowi i jego większej, zwartej jednostce wejść na Białoruś. Podejrzewam, że to dotyczy tylko Prigozhina i jakiejś wąskiej grupy jego ochroniarzy. Bo pamiętajmy, że wejście tam nawet takiego zwartego oddziału pięciotysięcznego groziłoby Łukaszence obalenie jego reżimu, a być może uzgodnione to byłoby z Moskwą, że to obejmuje władzę tam Prigozhin. Ale chociaż to jest taki najbardziej czarny scenariusz, to nie wierzę. Natomiast on pewnie będzie szukał schronienia, a ma tych miejsc na świecie dużo. W majątku ma też wiele. Widzimy chociażby po tym, jak później już zadziałało FSB, gdzie przeszukiwało jego siedziby i odwiedzały domy i lokale jego popleczników w całej Federacji Rosyjskiej. Czyli jakby teraz FSB z Bortnikowym się ogarnęło i chciało to nadrobić, swoją wstrzemięźliwość, kiedy widział, że został deal zawarty, gdzie mu skonfiskowano pieniądze, narkotyki, jakieś inne cenne dary. To był olbrzymi cios, ale on z drugiej strony musiał utrzymać jakiś taki tu i teraz deal, który gwarantuje mu przynajmniej na ten krótki okres czasu bezpieczne schronienie gdziekolwiek i życie. No dobrze, panie generale, ale to proszę mi wytłumaczyć jedną rzecz, bo ja się na tym nie znam, ale tak na logikę rzecz biorąc, dlaczego w tej chwili Putin miałby odpuścić Prigozhinowi? Dlaczego miałby gwarantować mu nawet na krótki czas spokój i bezpieczeństwo? Dlaczego nie pokazać właśnie siły, jeżeli o bezsilność jest oskarżany, i po prostu Prigozhina, przepraszam za sformułowanie, załatwić raz na zawsze? No więc tutaj jest to, o czym powiedziałem na początku, chytrość węża.
uładzimy się najpierw ze swoim ofiarą, podejdziemy ją bardzo dobrze i w pewnym momencie zaatakujemy, a jednocześnie mamy czas na uporządkowanie swoich spraw wewnątrz, prawda? Wyłapanie tych jego popleczników, zlikwidowanie tego, co mi groziło, kiedy on pokazywał swoją siłę. No dobrze, czyli rozumiem, że Prigożyn spokojny może być tylko przez chwilę, a później i tak Putin od zemsty uciekać nie będzie. Tak sądzę i tak chyba sądzi wielu analityków. Miałem okazję rozmawiać z kilkoma moimi przyjaciółmi z Zachodu i oni właściwie potwierdzali to. Również wyrażali obawy, żeby Prigożyn nie wszedł na Białoruś z większą grupą swoich ludzi, bo może to doprowadzić tam do sytuacji bardzo groźnej. Pan powiedział, panie generale, na początku naszego spotkania, że rozpoczął się proces erozji władzy Władimira Putina. Jak ta erozja w tej chwili może pana zdaniem wyglądać? Czy to jest tak, że coraz głośniej w Rosji będzie stawiać się pytania o jego przywództwo, o siłę jego przywództwa? Dlaczego nie powstrzymał tego puczu? Jak to może wpłynąć w ogóle na wewnętrzną sytuację w Rosji? Czy jednak to wszystko będzie działo się pod dywanem takimi metodami, o których my się nie dowiemy? Media są bardzo istotnym czynnikiem wyznacznika nastrojów społecznych, ale również wpływania na większość społeczeństwa. I zauważmy, że zmienił się ton mediów w tych i mediów społecznościowych również, mówiących o tych ostatnich wydarzeniach. I on będzie się też zmieniał. Natomiast oczywiście, tak jak powiedziałem, bardzo zręcznym posiągnięciem Prigożyna było wygłoszenie tego właśnie memorandum do narodu, ale Putin też wygłosił krótkie orędzie i powiedział, że to jest zdrajca narodu. Mamy jednocześnie ofiary, więc to też nie może zostać bez odpowiedzi. Więc teraz media, już słyszymy głosy, że być może zastanawiają się, czy Putin będzie kandydował w następnych wyborach. Do niedawna było to powiedziane tak, będzie to jest żelazny mąż opatrznościowy. To wszystko skłania mnie ku temu, że powoli ten proces się będzie rozpoczynał. Być może są takie grupy, na pewno są takie grupy oligarchów, które szukają porozumienia wewnątrz, bo pamiętajmy, że zaraz po śmierci Stalina wywiązała się grupa zarządzania zbiorowego Związkiem Radzieckim. Dopiero po śmierci Berii Chruszczow wyszedł na tego przywódcę. Więc tutaj może być też jakaś grupa zespołowa, nikt nie weźmie odpowiedzialności od razu. Oligarchowie, służby, FSB, no nic tu nie mówimy o GRU, bo GRU jest bardzo zaangażowane w operacji wojskowej, prawda? Więc to będzie wszystko powoli dojrzewało. Kropla drąży kamień. Wydrąży w końcu taki strumień, który popłynie wartko i doprowadzi do zmiany władzy. Panie generale, a co ta sytuacja mówi Ukraińcom? Jaki wpływ i czy jakikolwiek taki realny może mieć na przebieg tej wojny, na strategię, którą Ukraińcy w tej chwili obiorą? Co dla nich oznacza to, co wydarzyło się w Rosji w sobotę? Świetnie, że pani poruszyła ten temat, bo Budanow, szef wywiadu, młody, prężny polityk ukraiński, już mówił też, że coś się wydarzy. Czyli widzimy, że tutaj Ukraina bardzo uważnie śledzi. Zresztą wejście nawet takiej zwykłej kompanii tych niby Legionu Swoboda w rejon białogrodzki spowodowało kompletny chaos w zarządzaniu systemami bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. A tutaj siła niecałej brygady potrafiła prawie zdestabilizować sytuację polityczną całej Federacji Rosyjskiej. Więc Budanow widzi i będzie budował na tym również przesłanie. Żeleński musi to wykorzystać, że to oto widzimy, jaka jest istota tego systemu państwa uzbójeckiego. W jaki sposób działają struktury, jakie są powiązania mafijne. Będzie to szeroko kolportowane. To z jednej strony wzbudzi, jeszcze wzmoże morale Ukrainy, ale z drugiej strony może podkopać morale żołnierzy Federacji Rosyjskiej. Ale tu chyba nie chodzi tylko o morale. Teraz należałoby wykorzystać jeszcze tę operację przedwstępną, która i tak jest bardzo krwawa, aby znaleźć miejsce miękkie w systemie obrony, który jest bardzo, bardzo ufortyfikowany wielowarstwowo, żeby uderzyć siłami tymi głównymi, które są przygotowywane. I do tego pewnie wkrótce dojdzie. Widzimy również fatalną sytuację na lewym brzegu Dniepru, gdzie po opadnięciu wód miny, o których mówiłem wcześniej, że się rozpłyną, rozlezą się, stanowiąc zagrożenie nie tylko dla mieszkańców, ale również dla żołnierzy Federacji Rosyjskiej. Słyszymy o przypadkach dyzenterii wśród oddziałów rosyjskich ze względu na tą wodę pitną. I wcale nie żałuję. Tak a propos, dyzenteria już powaliła niejedną armię w czasie boju. Piąta Armia Pancerna Katukowa została powalona dyzenterią, prawda?
oddziały generała Montgomery'ego, kiedy lądowały na Sycylii, żołnierze jedli garściami świeże owoce i dostali, no właśnie tak, nie powiem popularnie, dezynterii. Po raz pierwszy Montgomery poprosił patrona, żeby mu ochronił jego lewą flankę. Takie historie się zdarzają. Być może ten prozaiczny przypadek dezynterii osłabi również zdolności bojowe żołnierzy Federacji Rosyjskiej na tym kierunku. I na koniec jeszcze, panie generale, chciałam zapytać o obawy, które narastają w związku z sytuacją wokół Zaporowskiej Elektrowni Jądrowej. Oczywiście wcześniej już mówiło się o tym, że Rosjanie być może będą chcieli wykorzystać Zaporowską Elektrownię Jądrową w sposób, o którym nawet nie chcemy myśleć, ale w tej chwili znowu ukraińskie władze uważają, że Rosja może planować atak terrorystyczny na Zaporowską Elektrownię Jądrową właśnie. I minister spraw wewnętrznych powiedział, że już nawet powstał plan działania na wypadek ewentualnie toksycznego wycieku. No i teraz, czy pana zdaniem to może być jakaś taka odpowiedź Rosjan na to zamieszanie, z którym w tej chwili mamy do czynienia, żeby przekierować naszą uwagę na zagrożenie jądrowe? Tak. Od samego początku, kiedy się tylko coś nie wiedzie, straszą bronią jądrową. Te groźby były bardziej lub mniej wiarygodne. Natomiast tą groźbę należy wziąć pod uwagę bardzo poważnie. Mimo, że to też może zagrozić samym Rosjanom, ale oni się z tym za bardzo nie liczą. Ponieważ pamiętajmy o tym, że również wybrzmiało w którejś wypowiedzi, że Rosja jest gotowa do zawarcia porozumienia pokojowego, ale na ich warunkach i na spełnieniu tych wszystkich celów, które osiągnęli. Tam jednym z celów to była demilitaryzacja. To znaczy oni uważają, że zdemilitaryzowali już Ukrainę, pozbawili ich możliwości produkcji, bo ich ośrodki przemysłowe zostały zburzone. Moim zdaniem dzisiaj jest Ukraina jednym z najbardziej zmilitaryzowanych krajów na świecie, no ale to poza dyskusją. I używanie argumentu, że oto wysadzimy albo wysadzą elektrownię jądrową w wyniku działań zbrojnych, jedna czy druga strona, jest bardzo poważnym zagrożeniem. Mówię to w tym aspekcie tego niby porozumienia pokojowego, bo zawsze wtedy, kiedy chciano zawrzeć porozumienie pokojowe, ten straszak atomowy wchodził w grę. Przypomina mi się wojna Jom Kippur w roku 1973, kiedy to Amerykanie zmusili do negocjacji Izrael, zmusili, bo istniała groźba tego, że wojska syryjskie wejdą nawet do Damaszku, ale powiedzieli, że mamy informację, że poruszają się statki handlowe z bombami atomowymi rosyjskie czy radzieckie, aby te bomby dostarczyć Syryjczykom, aby zbombardowali Izrael. To taka groźba była też. No i w wyniku tej groźby tam, powiedzmy sobie, zawarto to porozumienie pokojowe. Tutaj może być, nie jest taka, aż taka analogia, ale ta groźba wybuchu jądrowego w takim bardzo istotnym centrum przemysłowo-rolniczo-administracyjno-gospodarczym, która mogłaby zaistnieć, no to jest poważna sprawa. Z tym, że myślę, że Rosjanie też sobie zdają z tego sprawę, używając właśnie tego rodzaju argumentu. No tak, tym bardziej, że chaos jeszcze w tej sytuacji nie pomaga. Panie generale, bardzo dziękuję. Generał Mieczysław Bieniek, były zastępca dowódcy strategicznego NATO do spraw transformacji państwa, gościem. Dużo zdrowia i do zobaczenia następnym razem, panie generale. Dziękuję raz jeszcze. Również. A już za chwilę bardzo szczegółowo o polskiej polityce i ostatnich wydarzeniach właśnie z kampanią wyborczą związanych. Za chwilkę u państwa dr Ewa Pietrzyk-Zieniewicz. Zapraszam. Musimy stoczyć wielką, bardzo wielką bitwę. Bitwę o Polskę. Bitwę, w której każdy weźmie udział. Każdy będzie przekonywał, bo jest w Polsce wielu ludzi, którzy żyją, jak ja to mówię, w rzeczywistości urojonej. W rzeczywistości, w której niby mamy jakiś wielki kryzys, mamy wręcz katastrofę społeczną, katastrofę we wszystkich dziedzinach. No, równie dobrze można by w tej chwili wmawiać, że leje tutaj, ulewa i to taka zimna, jesienna zgrada. My tę wojnę o wolność i prawdę prowadzimy też tu. Więc to referendum, o którym mówi Kaczyński, to jedyne prawdziwe referendum. To będzie referendum w dniu wyborów. I od tego referendum będzie zależało, czy tu nad Odrą, nad Wisłą będzie wielka Polska, czy mała Rosja Kaczyńskiego. Możemy zakończyć ten niszczycielski podział. Tą polityczną wojnę domową, która, jeżeli nie zostanie zatrzymana, zakończy się bratobójczą wojną, którą już w historii przerabialiśmy.
nie tylko polityczną, lecz czasem bardzo realną. Tą historię już odrobiliśmy, tą lekcję z historii już przerobiliśmy. Czy będziemy mądrzy po szkodzie? Czy znów będziemy czekać na kolejne lekcje? Ja nie chcę marnotrawić pokolenia przyszłych Polaków na niekończące się spory, zwady. Ja nie chcę tego zniweczyć. Państwa gościem, doskonale Państwu znana, dr Ewa Pietrzyk-Ziniewicz, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry Pani. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Pani doktor, no, cała seria rozmaitych politycznych wydarzeń, od wieców, po konwencje, przez spotkania z wyborcami, prezes Kaczyński dawno nie widziany, wicepremier, przepraszam, i Donald Tusk na Dolnym Śląsku, i Trzecia Droga w Grodzisku Mazowieckim, no i oczywiście Kaczyński mówiąc o bitwie, o tym, że bitwę trzeba przegrać, no i ta Trzecia Droga, która przekonuje, że ci źli, czyli ten zły Tusk i ten zły Kaczyński, to mogą wygrać wojnę, ale tylko oni, czyli pan Hołownia i pan Kosiniak-Kamysz, mogą wygrać pokój. Czy to pani zdaniem, pytam o Trzecią Drogę, jest retoryka, która przekonać rzeczywiście może wyborców mających dość sporu Kaczyński kontra Tusk? I tak czy inaczej, Trzecia Droga zaistniała, bo wyborcy mieli dość sporów. I jakby dzisiaj popatrzeć, to jest tam głównie platformerski elektorat był z Hołownią, no i on częściowo odpływa, dlatego Trzecia Droga, ja nie wiem, czy oni wygrają pokój, bo na razie to oni muszą wygrać próg wyborczy, dlatego że bardzo różnie tutaj badania pokazują, a oni jednak muszą mieć te 8%, to nie jest 5 takie jak ci, którzy idą sami. A to jest sporo na dzisiejszej scenie politycznej. No ale muszą robić dobrą minę. A pani zdaniem to jest robienie dobrej miny do złej gry na razie? Oni zdają sobie sprawę z tego, że krucho jest z poparciem? Czy jednak wierzą w to, że jeszcze sytuacja się zmieni? Ja mam wrażenie, że pan Kosiniak-Kamysz zaczyna tak się jakoś prostować i rozważać. Pod zapleczami ma kolegów z partii, którzy, jak sądzę, dmuchają mu w szyję już bardzo intensywnie, obawiając się o te 8%, prawda? I to, i też ten wiejski elektorat, to przecież będzie głosował przede wszystkim, jeżeli w ogóle tutaj na tę Trzecią Drogę, to na nich. I jakoś tak się porobiło, no już tak to nazwę, że to Szymon Hołownia miał przyprowadzić elektorat do tej spółki. A tutaj nagle okazuje się, że to ludowcy będą podtrzymywali pana Hołownię, któremu rzeczywiście ta popularność spada. No dlaczego? A spada mu właśnie. Dlaczego? I pani, tam nie ma żadnych wyraźnych, z wyjątkiem tego, że jesteśmy Trzecią Drogą, czyli nie braliśmy udziału w tym sporze platformersko-pisowskim, z wyjątkiem tej deklaracji nie ma żadnej innej, która by jakoś zaświeciła nowością. Nie ma, bo pan Hołownia jest bardzo medialny i bardzo nieprecyzyjny. To jest showman raczej niż polityk. Polityk ma zwyczaj czasem przynudzać, więc go nie słuchamy. Stąd niewiele wiemy o programach, natomiast pan Hołownia chciał porywać nowością i właśnie takim show. Tylko chyba myślał, że samą, że najważniejszą nowością będzie to, że nie jest Tuskiem i nie jest Kaczyńskim, dokładnie, a to może być za mało. I jednocześnie potrafi bardzo ładnie mówić, ba się rozpłakać potrafi tam, gdzie ewentualnie uzna, że trzeba. To jest bardzo medialny. No nie wiem, czy dzisiaj już można powiedzieć polityk, ale chyba trzeba tak powiedzieć. Ale tam jak gdyby to jest wydmuszka, tam w środku jest niewiele, bo nie chcę powiedzieć, że nic. Ale nie umiałabym powiedzieć, co właściwie ta Trzecia Droga proponuje takiego, czego te dwa wielkie molochy PiS Platforma nie proponuje. No proponują pracę u podstaw, proponują głęboko zaawansowany program edukacyjny chociażby. Słyszała pani płynny angielski po podstawówce. To jest też właściwie nie, tak propozycja przez wszystkie przypadki odmieniana przez polityków Polski 2050. Pokój właśnie, czyli wyeliminowanie tego napięcia społecznego, tych dysproporcji, tego jak bardzo polskie społeczeństwo jest podzielone. No na tym się chyba przede wszystkim skupia. Pani to bardzo ładnie zielona energia, to no też dobrze, często ale się to pojawia. Tam pod tym jest. Bo trzeba by zapytać, dobrze, jak to chcecie robić? Już zatrzymam się przy tej edukacji. Płynny angielski, no i bardzo dobrze. Tylko pytanie kim? Dokładnie tak, dokładnie to chciałam poruszyć. I pytanie jak?
dlatego że dzisiejsza szkoła przy tych obciążeniach programowych, które już są, po prostu nie może dowalić tym uczniom jeszcze, no jednak kilku godzin, nie dwóch tygodniowo, jeśli faktycznie przywiążemy się do tezy, no i jak najsłuszniejsze, że to ma być ten angielski płynny, prawda? No dobrze, no to co w takim razie spadnie z tej winiety pana Czarnka, który jednocześnie zapowiada, że dalej będzie, jak to ładnie powiedzieć, czynił, upatriotyczniał, o tak, to nazwę, więc będzie więcej takich tych patriotycznych rzeczy. Pani profesor, gdyby pani miała dzisiaj obstawiać, ja wiem, że to ryzykowne, bo ta sytuacja zmienia się jak w kalejdoskopie, ale gdyby sytuacja na dziś miała pozostać taka, jaka jest, albo zmieniać się w sposób nieznaczny, to Hołownia zdecydują, w ogóle trzecia droga, zdecyduje się na te 8%, czy Hołownia raczej zdecyduje się na zostanie przytulonym przez Prawo i Sprawiedliwość, przez Polskie Stronnictwo Ludowe i próg 5%, czyli wystartowanie z ich list. Tylko pytanie, czy wtedy działacze PSL-u będą tacy chętni do współpracy, tracąc swoje miejsca na rzecz ludzi Hołowni, czy jednak będzie zastukanie do drzwi Donalda Tuska? W tej chwili scenariusz troszkę nieprzewidywalny. Czy ludowcy chcieliby przytulać? Trudno jest mi powiedzieć, dlatego że to jest raczej małżeństwo z rozsądku niż z sympatii i to klejone bardzo tak na siłę, bo oni twierdzą, że tutaj tradycja, najstarsza partia na scenie politycznej i taka najmłodsza, bardzo, bardzo idąca do przodu widowiskowa. No okazuje się, że być może za wcześnie startowali. Troszkę się przejadło, a kampania sensu stricto się jeszcze nie zaczęła. Tym bardziej, że to jest zabawne, jest mówienie o tym, że to jest trzecia droga i nowość w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z PSL-em, który uczestniczył w większości rządów III Rzeczypospolitej. Który wszystkimi ścieżkami już szedł. No właśnie. Ja raczej mam wrażenie, że ten sojusz, ten mariaż i tak był pomyślany, że to będzie tych dwóch wielkich molochów i decydować będzie, ponieważ wiadomo, już dzisiaj wiemy, że ani Platforma, ani PiS nie wygrają tych wyborów tak wysoko, żeby rządzić samodzielnie, więc będzie potrzebny koalicjant. I na pewno ten duet Hołownia-Kosiniak byłby koalicjantem bardziej negocjowalnym, lepszym niż ta ostra prawica Konfederacji. I to jest lewica, nie zapominajmy. Tak, tylko że mam wrażenie, że lewica jednak, to znaczy pomyślano to tak, że lewica będzie tych punktów miała mniej. I dzisiaj się posypało. Konfederacja stoi twardo, natomiast tu może okazać się różnie. I to jest taki pierwszy moment, gdzie nie ziściły się marzenia tego bariażu. Pani profesor, czy pani się ze mną zgodzi, ale ja mam takie poczucie, że to lewica zachowuje się najbardziej lojalnie w stosunku do wszystkich pozostałych swoich partnerów opozycyjnych. To znaczy oni tak naprawdę jako jedyni konsekwentnie deklarowali współpracę. Tak. Mówili, że może być jedna lista, a jak nie, to współpracujmy na innym polu. Tam nigdy nie było żadnego wyłomu w tej sprawie. To już dodajmy, że ta konwencja lewicy była bardzo ciekawa. Oni rzeczywiście taki analityczny bardzo programowo, program, mocno, tak. Tak, przedstawili. I co z tego, jak wydarzenia przykryły te konwencje? Ona się nie przebiła do takiej ogólnej, ja wiem, pamięci Polaków, no tak nazwę. No tu nie mieli szczęścia po prostu. Ale ma pani rację, rzeczywiście lewica jest konsekwentna i w postulatach, i w tym, że rzeczywiście jakiś program proponuje. No i wreszcie jest otwarta na jakieś sojusze. No szkoda, że nie mogą, tak jakby chciał zresztą lider Czarzasty, podpisać dzisiaj jakichś paktów, konwentów, opozycji, że jak to tak będzie, jeśli Platforma, powiedzmy, wygra wybory. No to teraz przejdźmy, pani profesor, do tego starcia na Dolnym Śląsku. Jedną z pierwszych, od początku zacznijmy, jedną z pierwszych decyzji nowego szefa sztabu było przeniesienie tej konwencji z Łodzi na Dolny Śląsk właśnie. Nie wiadomo, co było bezpośrednią przyczyną, czy raczej chęć starcia z Tuskiem, czy wysłanie tych bojówek związków zawodowych na Tuska, czy raczej niechęć do zapłacenia na program in vitro, który zapowiedziała pani Hanna Zdanowska za wynajem Atlas Areny. No, pan Brudziński na początku jeszcze w ogóle zdążył obrazić łodzian, twierdząc, że oni nie mają problemów poniekąd. No, wiele tam rzeczy się wydarzyło. Czy opłacało się Prawu i Sprawiedliwości to starcie na Dolnym Śląsku?
nie wiem jak sztab nowy rzecz sobie tam podsumuje, dlatego że ten nowy Joachim Brudziński, jojo, na czele, to oznacza, ja powiedziałam w pierwszym komentarzu, no to mamy wojnę. Mhm. I tak, a jak jest wojna, trzeba przeciwnika bardzo pilnować i mam wrażenie, że ten Dolny Śląsk jest stąd, że oni zaczynają platformy pilnować. Czy to będą jeździć za Tuskiem po prostu? No może nie cały czas, ale to miało być takie pierwsze starcie, które pokaże, jak to właściwie jest. No i co pokazało nam to starcie? No właściwie nic nie pokazało, bo wydarzenia rosyjskie... No dobrze, no ale działo się, mogliśmy no obejrzeć. Działo się, no. Lapsusy były po obu stronach. Mhm. No i ten Donald Tusk, który, to jest przejęzyczenie, no ale bardzo mu to punktują dzisiaj media rządowe, że obwieścił wojnę domową w Rosji. No faktycznie... No ale to eksperci tak mówili, że to może być początek wojny domowej w Rosji, więc... Polityk, który aż tak bardzo słucha ekspertów, to nie czyni słusznie. No tak, ale Jarosław Kaczyński na przykład nie odniósł się w ogóle do tej sytuacji. I tak, więc... natomiast Jarosław Kaczyński... Jeszcze do niedawna wicepremier do spraw bezpieczeństwa, ani słowa o Rosji. Ani słowa o Rosji, natomiast poczęstował tym starym kotletem, że to Niemcy tutaj nam... Tak, tak, Niemcy nas biją. Jeżeli się mówi, że Niemcy nam zagrażają najbardziej, no i Unia, która tam stoi za plecami, no to można powiedzieć, że Rosja też, ale to wtedy wylezie znana teoria dwóch wrogów, a to już wiemy, że jak się ma wojnę z obu stron, to się jej nie wygrywa. Napoleon Bonaparte na tym poległ, no. Pani profesor, ja nie chciałabym być jakoś przesadnie złośliwa, ale Jarosław Kaczyński chyba po raz pierwszy tak głośno o tym, że musimy odzyskać suwerenność, mówił w roku 90 albo 91. I właściwie to powtarza za każdym razem. Powtarzał to podczas swoich rządów 2005-2007. No, oczywista oczywistość, cytując zresztą tegoż klasyka, podczas pierwszych rządów i drugich rządów Platformy. I po 8 latach swoich własnych rządów nadal chce odzyskiwać suwerenność. No to jak to świadczy o jego rządach, skoro on przez 8 lat nadal tej suwerenności nie wywalczył, pani profesor? No to świadczy, że jako wojownik się nie sprawdza. A tak naprawdę to świadczy, że ten nowy sztab jeszcze nie ma żadnego pomysłu. Goni w piętkę. I tak, ja nie wiem, jakim dziadkiem z Wehrmachtu oni nas poczęstują w końcówce kampanii, bo że coś tam wyskoczy, to jestem absolutnie pewna. Mhm. Ale to też się przejadło, bo to zawsze tam w kampaniach pisowskich było tak, że w końcówce to jest stary numer pana Kurskiego, który nie tylko palce, ale całą łapę macza w tej kampanii. Mhm. Jestem absolutnie pewna, to jest stary numer. W końcówce rzućcie coś takiego, żeby już nie mogli się wyrobić i jakoś obronić. Natomiast nie ma nic nowego. A pan prezes Kaczyński, ja też nie chcę być złośliwa, ale wydaje się być człowiekiem niedoinformowanym. Bardzo łagodnie pani to określiła. Tak. Czy on nie słucha, czy nie wszystko mu mówią, nie wiem, i nie mnie przesądzać. Ale naprawdę nie odnosi się do wydarzeń, w taki sposób, iżby widać było, że on te wydarzenia rozumie. Tak na dzisiaj to go... No, proszę Państwa, naprawdę nie jestem złośliwa, ale pokazywały media społeczne pana posła Pupę. I pan poseł Pupa na wszystkie pytania dziennikarzy odpowiadał był, jak prezes powiedział. To tak ma być. Że tak, to albo tak jak ma powiedział, być. To tak prezes jest. Powiedział, że referendum będzie, to referendum będzie. A dlaczego? Bo prezes tak powiedział. A po co? Bo prezes wie, co robi. I naprawdę to jest i, ja wiem, no, taka postawa, która towarzyszy Jarosławowi Kaczyńskiemu. Po prostu wielu wierzy tam w tego swojego wodza. Tylko nie ma właśnie pani wrażenia, że to, co się wydarzyło podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości, ostatecznie wyglądało tak, jakby było bardziej potrzebne na ten użytek wewnętrzny, wewnątrzpartyjny, a nie zawojowanie serc i umysłów wyborców. Powtarzam, po pierwsze trzeba było tego Tuska dopilnować, zobaczyć, jak się te bojówki tam wyrabiają i jak on się nie wyrabia, no bo Donald Tusk już siłą rzeczy jest zmęczony przecież. Mhm. On cały czas niesie na... Widać pani zdaniem już, że jest zmęczony? Tak, przejęzycza się. Mhm. Ta jego wada wymowy, bo on maleciutką się pogłębia, a to pogłębia. Mhm. I słyszy się to, a to jest zwykle, jeśli ktoś tam ma jakąś wadę, to kiedyś Adam Michnik mi opowiadał, że jak się zdenerwuje i bardzo zmęczy, bardziej jąka. To się bardziej jąka. Mhm. I wtedy naprawdę musi się wycofać, bo sam widzi, że go nie rozumieją właśnie przez to, więc Donald Tusk też już się i przejęzycza. I jeszcze jedno. Donald
Tusk rzeczywiście poszedł na wojnę, dlatego trzeba go pilnować. On był w sumie, tak jeśli chodzi o retorykę używaną, na dobrą sprawę bardzo wyważony wobec tego, co mu fundowała druga pisowska strona. Natomiast w tej chwili już mówi złodzieje, nieudaczniki, nieuki i trzeba ich od władzy zdecydowanie odsunąć, bo cała Polska na tym cierpi. I już rzeczywiście mówi to wprost, jest znacznie mniej eufemizmów i różnych tam złagodzeń, znacznie mniej takich hiperbolicznych. No, widać, w badaniach wewnętrznych wyszło, że wyborcy tej strony tego potrzebują. Wyszło, i nazwi to Donald, bo ciebie nazywają niemalże niemieckim zdrajcą i Niemiec, tak. Więc trzeba odpowiedzieć. Także tutaj pan Jojo Brudziński chciał dopilnować, chciał pokazać, czyj to jest właściwie teren. No nic nie pokazał, bo wydarzenia rosyjskie przykryły, frekwencja u obu panów była wysoka. Z tym, że dodajmy, że jeśli chodzi o frekwencję, to faktycznie Tusk nie wydaje pieniędzy na przywożenie autokarami, natomiast frekwencja pisowska została w dużej mierze dowieziona. To partia rządząca, prawda? A właśnie, a propos pieniędzy, pani profesor, czy pani, teraz zapytam panią jako obywatelkę i kobietę płacącą podatki. Czy pani nie ma problemu z tym, że bez żadnej żenady wraca do rządu Jarosław Kaczyński, obejmuje stanowisko wicepremiera bez teki, nikt nie ukrywa, że robi to po to, żeby wygrać kampanię wyborczą i trzymać porządek i w rządzie, i w partii, i za to dostaje dodatkową pensję. A ja przypomnę, że odchodząc ze stanowiska wicepremiera do spraw bezpieczeństwa, Kaczyński przyznał, że pobierał pensję za coś, czego właściwie nie robił i nie wykonywał obowiązków, bo i tak siedział na Nowogrodzkiej. Chciał szlachetnie oddać, ale to już jak o tym mówimy, to przecież odchodząc Jarosław Kaczyński powiedział również, że odchodzi dlatego, że się musi bardzo zająć partią, więc nie może, ale w tej chwili wrócił. I zapytany powiedział, że trzeba wygrać wybory, trzeba się zająć partią i kampanią. Czyli jak gdyby określił ten sam krąg zainteresowań, ale pensję brał będzie nie tylko pensję. O, mam, tak? Przepraszam, pani profesor, bo właśnie znalazłam. Łączenie tych dwóch funkcji, mówi Jarosław Kaczyński, byłoby możliwe na takiej zasadzie, że prawie nie bywam w kancelarii premiera, prawie nie wypełniam funkcji wicepremiera, ale biorę pensję. No w tej chwili jest to samo, czyli wtedy branie pensji nie było okej, a teraz już jest okej. No, wtedy chciał szlachetnie pokazać, że nie będzie brał pensji za to, czego nie robi. A w tej chwili po prostu będzie brał pensję, a robił będzie to, za co kiedyś pensji brać nie chciał. No to mamy od cały PiS. To tam naprawdę są zawirowania i są duże niedoskonałości w postawie samego lidera. No ale, bo dodajmy jeszcze, że to przecież nie tylko ta pensja, ale to też i ochrona już w tej chwili na nasz koszt, a jest ona duża i te kolumny samochodów, które tam rozbijają się, to też my za to będziemy płacili. Za sam pobyt gdzieś tam w terenie my będziemy płacili, a nie partia. A będzie prowadził kampanię, zajmuje co powinno Jarosław być finansowane Kaczyński. Z funduszu wyborczego partii, tak, a nie rządu. Jeszcze prawda? Jedno, media. Bo w tej chwili jako wicepremier zupełnie otwarcie będzie mógł życzyć sobie czasu antenowego, na przykład w TVP Info, no bo jest premierem. No i tak cały dostaje, więc nie wiem, czy to tutaj jakaś zmiana zasadnicza będzie. Tak, ale to w tej chwili będzie. Dlaczego? Bo to jest wicepremier, a to pytanie dlaczego się przecież pojawiało. Ale wcześniej była dlaczego, bo to prezes. No ale to jakby jest mniej umocowane. Pani profesor, to jeszcze jedna rzecz. Przepraszam za potoczność sformułowania, ale czy Prawo i Sprawiedliwość się przejedzie na temacie referendum w sprawie migrantów? Bo no, mam wrażenie, że coraz szerzej już do opinii publicznej przebija się fakt, że tego problemu po prostu nie ma. Mamy dzisiaj wywiad dla Onetu, unijnej komisarz do spraw wewnętrznych i migracji, która mówi wprost, że reakcja Polski jest zupełnie niezrozumiała, dlatego że jest specjalna taryfa ulgowa dla krajów pod presją migracyjną z Ukrainy.
Czesi ogłosili to już właściwie jako sukces, bo to, przypomnę, umowa podpisana, czy właściwie dokument podpisany 8 czerwca, który chroni nas przed tym mechanizmem. I pani komisarz mówi, nie ma tego problemu, bo nikt nie, nie będziecie objęci jako Polska tym przepisem przymusowej relokacji. A Prawo i Sprawiedliwość brnie w tę sytuację i mówi, referendum trzeba, bo naród musi zdecydować. Teraz znamy te argumenty. Pani, ale to jakby o co chodzi? Znaczy, robić referendum w sprawie problemu, który nie istnieje? To znaczy, teraz sztab opozycji musi się wziąć. Właśnie nie wykorzystują tego tematu chyba wystarczająco, i tłumaczyć, prawda? Polakom tak mocno, że to nie istnieje, aż się wreszcie ta świadomość przebije. Bo na razie na czym bazuje Prawo i Sprawiedliwość? No na tej polskiej przede wszystkim, że i jakiejś takiej chęci bycia niezależnymi. Polacy to mają bardzo mocno wpisane i jak im się powie, słuchajcie, tutaj nas chcą do czegoś zmusić, no to Polak w tym momencie mówi, w życiu będę walczył tam do końca. Więc na tym to bazuje. Pan poseł Pupa, którego przywołałam, będzie referendum. Dlaczego? Bo prezes wie. Bo prezes tak zdecydował. Więc chodzi o to, żeby nie tylko prezes wiedział, bądź nie wiedział. I to jest dla sztabów, aż się dziwię, że to się, proszę zauważyć, jeszcze nie pokazało. Rozumiem, że może u Tuska jeszcze nie, bo on tam ma dużo tej problematyki platformerskiej. Natomiast, że trzecia droga, która miała być taka pragmatyczna, nie tłumaczy, że referendum jest kosztowne, a niepotrzebne i w dodatku bardzo nas w Europie ośmieszy. Na to Polacy na pewno są czuli bardzo. Jarosław Kaczyński mówi tak, rusza nowa fala migracji. W tej sprawie będzie rozpisane referendum. Wzywam wszystkich do powiedzenia, nie zgadzamy się na relokację imigrantów. Chcemy mieć poparcie narodu, to będzie bardzo ważne w skali europejskiej, bardzo ważna decyzja, tylko żadnej relokacji imigrantów nie będzie. A może, pani profesor, to jest tak, że pan prezes o tym nie wie i boją mu się powiedzieć. Nie chcę dociekać, ale tak jak to jest powiedziane, bo ta retoryka jest całkiem... Ona trafia. Ale pewnie. I jest wyważona, bo zawsze to można zakręcić tego kota ogonem i powiedzieć, no to chodziło o to, że rząd, który utworzymy, musi mieć pewność, że ma poparcie narodu, że nikogo tu nie wpuścimy. Unia, nie Unia, teraz nie ma, może być kiedyś tam. Natomiast ja wrócę do wątka, bo przecież można zacząć Polakom mówić, że Czesi na spokojnie dostali na tych, których przyjęli, pieniądze. Po prostu zwyczajnie trzeba pismo napisać. No, pisać chyba wszyscy umieją. No, wie no pani, i wniosek o KPO do tej pory nie został złożony, więc ja nie wiem, czy wie pani właśnie tutaj, no i Czesi dostali zapewnienie, że nikt do niczego ich zmuszał nie będzie. Przecież, no, dostańmy to zapewnienie, już je mamy na dobrą sprawę, ale weźmy te pieniądze. My jednocześnie, i to trzeba Polakom pokazać, że tutaj jednocześnie te pisowskie rządy bardzo tracą pieniądze nasze, z naszych kieszeni. Te, które jakoś powinniśmy dostać. Oczywiście nie bezpośrednio, ale powiedzmy na szpitale, żłobki, szkoły, drogi. Przecież to wszystko mogłoby być. I ja tu nie bardzo rozumiem właśnie postawę tych sztabów opozycyjnych. Może nie chcą, na przykład Lewica, no może się nie chce z PiS-em konfrontować, no ale Bóg jeden wie dlaczego. Z tym, że oni, no rzeczywiście jakiś program pokazali, niech będzie. No ale ta wydmuszka trzeciej drogi, przecież tutaj ten pragmatyzm byłby bardzo na miejscu. Na tym mogliby właśnie ugrać, prawda? Sporo. No ja nie jestem sztabem trzeciej drogi, więc nie będę tutaj im dalej doradzać, ale naprawdę to powinno, to się musi przebić do powszechnej świadomości, bo na razie proszę zauważyć, że PiS bazuje na stereotypach i to takich i bardzo zakotwiczonych w powszechnej świadomości, ale też jednocześnie i bardzo zgranych już. Więc Niemcy, odwieczny wróg. No wiadomo, prawda, już Mieszko I, a nawet jego Ziemomysł i Ziemowit, czyli jego ojciec i dziadek, prawda, i zawsze było to germańskie zagrożenie, więc kotlet stary, no. O Rosji co oni mówią? Kolos na glinianych nogach, to przecież też
idiom. Tak, bardziej atakowani są Niemcy niż Rosjanie, mam wrażenie, no tak, w tej retoryce. No bo przecież powtarzam, nie da rady na dwie strony, bo to i czasu nie starczy i wszystko się rozjedzie i ci, no którzy tak słuchają, aż tyle nie zapamiętają. No. Więc postawili na ten germański. Ale to dlaczego? No dlatego, że Tusk to jest przecież ukryty germanofil. Więc to im się ma zgadzać, chociaż Tusk twierdzi, że jest Kaszuba i niczym innym nie był nigdy. A to, co twierdzi, to nie ma znaczenia. Ważne, co twierdzą. Ważne, co o nim twierdzi tak prezes. No. Dokładnie. A propos prezesa, pani profesor, to jeszcze jeden wątek, bo omówiłyśmy kwestię ataku oczywiście na Tuska, Niemców, migrantów z krajów muzułmańskich, ale prezes po raz kolejny powtórzył słowa o urojonej rzeczywistości w stosunku do kobiet i w stosunku do tragedii, które Polki na porodówkach w tej chwili przeżywają. On mówi, że próbują nam wmówić, że mam jakiś kryzys w tej sprawie, że mam jakąś katastrofę społeczną. Po raz kolejny powtórzył słowa, za które bardzo po uszach dostał przez opinię publiczną o tej urojonej rzeczywistości. I nadal w to brnie. I wie pani, ale kobiety też głosują na Prawo i Sprawiedliwość. No. To trzeba jeszcze społeczeństwu przeczytać, zinterpretować, dlatego że aż się wyprostowałam, z takiego niesmaku. Bo widzi pani, to jest przecież tak, że PiS, popierając zaostrzenie tych wszystkich przepisów antyaborcyjnych i czyniąc, bo przecież wiadomo, czym jest dzisiaj Trybunał pani Przełęckiej, który to wszystko przyklepał, to czynił to w imię obrony życia. Niektórzy mówią, gar kuchnia. A to tak, kucharze są ostatnio modni. Przecież kucharz pana Putina też mu robi koło piórka od dni paru. No. Ale wracając do wątka, tak, który jest poważny. Więc jeśli to były te powody i traktować je serio, to przepraszam, ale na jakiej zasadzie partia, która jest przy władzy, twierdzi, że to na każdym rogu se można wykonać i nie reaguje? Przecież to jest wszystko alogiczne, poza tym, że no łajdackie to są stwierdzenia. Przykro mi, no, że muszę to powiedzieć, może ja dostanę po uszach, no ale może nie. W każdym razie, no powtarzam minister jeszcze ten minister Czarnek czuwa, proszę pamiętać, pani profesor. Moja opinia o ministrze Czarku jest, najłagodniej rzecz ujmując, nie najlepsza. Gdzieś tam się rozjechało i to, co pan minister Czarnek proponuje, jest nienachalnie inteligentne. No teraz to był eufemizm, prawda? Ale zostawmy go. No ale wracając do wątka, no to zaraz. To oni to zaostrzali, bo tak życia bronią, a tu pod bokiem mają na każdym rogu i oni nic. No tu się rozjechało bardzo i to naprawdę trzeba by wypunktować. A że kobiety też głosują na Prawo i Sprawiedliwość, raz, że tak zwany teren, a Prawo i Sprawiedliwość to teren dla nich wygrywa wybory, niewielkie miasta. Więc tak zwany teren i elektorat kobiecy wie znacznie mniej o tym, co się dzieje, niż ten, zaraz jeszcze jedną rzecz powiem, bo zapomniałam, niż ten miejski i poza tym ambony. Nie, to jest też taki stary, dobry polski obyczaj wierzyć w to, co ksiądz proboszcz mówi. Nie przypadkiem punkty wyborcze, ale jeszcze chcą na tym polecieć, bo nie przypadkiem punkty wyborcze będą tuż przy bramie świątyni. Ale proszę pamiętać, że Kościół to tak między suwerenną Polską a PiS-em, taki niezdecydowany do końca. Ale jeszcze jedną rzecz muszę powiedzieć, bo jeśli chodzi o kobiety, to wie pani, to powiedzenie jest strasznie cyniczne. I teraz dlaczego? Bo to jest... To o tej urojonej rzeczywistości, tak? Nie, to o tym, że na każdym rogu można sobie te że można sobie aborcję zrobić w Warszawie. Pani, tak, w Warszawie, proszę pamiętać. Tak, to jest strasznie cyniczne. Tam diabli, że w Warszawie czy w innym mieście. Bo to jest tak, jakby napluł w twarz kobietom uboższym, po prostu biednym, kurczę. Bo to jest tak, że te, które mają pieniądze, to one nie muszą latać na róg w Warszawie, mogą sobie na spokojnie wyjechać, na przykład do czeskich klinik, jest niedaleko i cały personel tam niekiedy mówi biegle po polsku. Natomiast to jest problem kobiet uboższych. I przepraszam, z jednej strony PiS daje ten socjal, nauczycielom też tak jakby tak w jednym macie potałzenie, to będziecie łatwiejsi,
A tutaj się mówi tak, bo trzeba powiedzieć, panie prezesie, nie wiem, czy na każdym rogu, czy na co drugim, ale w każdym razie za duże, a nawet bardzo duże pieniądze. I jeżeli wy macie tę świadomość, a jednak trzymacie tutaj takie przepisy, jakie trzymacie, no to po prostu za to bić was i patrzeć, czy równo puchnie. Wie pani, byłam tutaj no i zdumiona, i aż mnie wyprostowało, bo rzeczywiście ja bym nie miała z tym problemu, pani też nie. Powiedzmy to sobie otwarcie, prawda? Ale to tutaj chodzi o rzesze kobiet, które no, nie pracują w mediach, ani na uczelniach, nie jeżdżą za granicę, w tym służbowo. No i jednak mają te parę groszy, powiedzmy otwarcie. No. To jest obrzydliwe, to jest po prostu obrzydliwe. I znowu, co robią sztaby wyborcze? Nie oburzać się, tłumaczyć. Po prostu na spokojnie, że no zaraz, proszę państwa, ale to jest straszny cynizm, co tutaj objawiają przywódcy pisowcy z prezesem na czele. Pani profesor, jeszcze na sam koniec o takich trendach sondażowych, bo ja nie lubię się opierać na pojedynczych sondażach, ale trendy ewidentnie pokazują, że ta różnica między PiS-em a Koalicją Obywatelską no, właściwie jest już mniej niż na poziomie błędu statystycznego. Potwierdza to Ibrys dzisiejszy. Przypomnę, 32,7 PiS. 5 punktów procentowych zyskuje Koalicja Obywatelska. Jest powyżej 30%. Na trzecim miejscu znów Konfederacja. Tym razem z wynikiem ponad 12-procentowym. Konfederacja, która zmienia froncik. Bo do tej pory pan Krzysztof Bosak tutaj, czy pan Mentzen mówili, nie ma opcji na koalicję z PiS-em. Pan Mentzen teraz stwierdził, no wszystko jest na stole. Zarówno jeżeli chodzi o koalicję z PiS-em, jak i koalicję z Koalicją Obywatelską. Czyli, ewentualnie. Tak. Co nam to mówi o labilności Konfederacji? Pani redaktor, to samo, co wymyślił sobie duet Hołownia-Kosiniak. Mhm. Trzecie miejsce na pudle, czyli... Jesteśmy języczkiem uwagi. Czy jesteśmy języczkiem uwagi i teraz bez nas, to jak ten wójt w Wilkowyjach, a później tam już polityk, Polska Partia Uczciwości, taką prowadził, powiedział, bez nas ani jedni, ani drudzy nie utworzą rządu. Notabene Konfederacja w tej chwili trzyma kciuki za te 7% duetu Kosiniak-Hołownia, bo przecież... Żeby nie musieli tak decydować? Czy dlaczego? No nie, no bo jak oni by nie weszli, no, no to rzeczywiście... No to będą musieli tak zdecydować się na którąś... A co by mniej zaszkodziło Konfederacji, pani profesor? Koalicja z PiS-em czy koalicja z Platformą? Zaszkodziło? Tak. I pani, ja sobie nie bardzo wyobrażam koalicję z Platformą, dlatego że de facto o co się dzisiaj bijemy, już nawet Donald Tusk powiedział otwarcie, to jest bój o wszystko i użył słowa bój, o takie dwie koncepcje Polski. Jedna to Polska autorytarna, by nie powiedzieć zamordystyczna, ze wszystkimi konsekwencjami tego stanu rzeczy i z dziką chęcią zmiany konstytucji w takim kierunku, w jakim Orban to zrobił, że nagle wszystkie delikty konstytucyjne u niego zaczęły być konstytucyjne, bo on miał tę większość, która pozwalała na zmiany w konstytucji węgierskiej. Śni się ten Orban po nocach, ale to będzie Polska, no, demokratyczna na pewno nie. Powtarzam, dialog jest podstawą demokracji. I ta druga Polska, ona jest może jeszcze niepozbierana i to widać, to mnie często irytuje. Ona bardzo, z jednej strony te zwarte szeregi panów pupów, którzy mówią, absolutnie robimy to, co zrobi prezes i tak ma być. I z drugiej strony może pospolite ruszenie, może takie jeszcze niezborne, ale to jednak Polska demokratyczna. Więc tutaj... No Konfederacja po stronie opozycyjnej zdaje się nie mieścić z Platformą w duecie, chyba żeby nagle Platforma zrobiła zasadniczy zwrot. To się po wyborach zdarza. Wszystko się może zdarzyć jeszcze tak naprawdę. Pani profesor, przepraszam, bo czas już nam bardzo mocno ucieka, jak zwykle przy naszych spotkaniach, ale po prostu nie jestem w stanie odmówić sobie jeszcze jednej prośby. Ja już państwu wielokrotnie mówiłam, że pani profesor jest wybitną specjalistką od retoryki i erystyki. Wielokrotnie też państwu mówiłam, że przeczołgała mnie niemiłosiernie na studiach, ale nie o tym. Tak. Ja teraz chciałam o prezydencie Dudzie.
I w związku z tą retoryką i erystyką chciałabym panią poprosić o interpretację słów i to nasze szkolne, co autor miał na myśli. No bo wychodzi pan prezydent Duda i mówi, że ma z premierem taką łączność specjalną, która pozwala nam rozmawiać niezależnie od tego, w jakiej jesteśmy od siebie odległości. Pani profesor, bardzo proszę, no niech pani ratuje. Prezydent mojego kraju, no wszystko mi opadło, ale miałam ochotę powiedzieć, ojej, ja też mam taką, a wie pan, w tej mojej też SMS-y można wysyłać, bo no było to... najłagodniej rzecz ujmując, niefortunne w dzisiejszej rzeczywistości. A o czym świadczy? Po pierwsze o tym, że pana prezydenta tam nikt nie pilnuje. Kto jest przy nim? Nie wiem, ale wiem, że bierze pieniądze za nic. To się kiedyś mówiło między specjalistami od retoryk. Przepraszam, że przywołam. Widły mu w rękę i gnój wyrzucać. A nie przemówienia ustawiać. Więc wracając na poważnie, chyba tam koło pana prezydenta nie ma nikogo, kto by chociaż troszeczkę panu prezydentowi uświadamiał, że to nie można mówić, co się wie. Trzeba wiedzieć, co się mówi. Pani też miała takie powiedzenie z głowy, czyli z niczego. No, więc może no to miałam, o to chodzi. No po prostu... No powtarzam, że tam... Rozumiem, że o telefon chyba chodziło, tak? Czy o telefon, czy o internet, no ale ja miałam o telefon też. Diabli wiedzą o co, więc czy o może o internet w telefonie, więc miałam ochotę powiedzieć, a mój to jeszcze wysyła SMS-y, naprawdę. No palnął bardzo, bo wydawało mu się, że to będzie dobrze i że trzeba. Ktoś tam powinien jednak... czuwać nad wystąpieniami pana prezydenta. One zresztą nieraz już okazywały się być niefortunne i to nie tylko tu w kraju, ale też i za granicą. No to jest prezydent mojego kraju. Ja nie chcę się uśmiechać, bo nie ma z czego, tylko... No, pani no taka drogi. Troska raczej, troska no, naprawdę, no, panie drogi, no nie wolno tak. Pan prezydent też dość często bierze jedną ze stron, za własną, no prezydent to naprawdę. No prezydent to nawet jest kampania, swojego szefa, swojego gabinetu do sztabu PiS-u wysłał, jak rozumiem, więc to już w ogóle jest też temat na zupełnie inną dyskusję. Co też jest niefortunne i takie, no nie powinno się zdarzyć. Jednak jeśli przynajmniej, no wie pani, takie pozory obiektywizmu chce pan prezydent zachować, a powinien chcieć, bo tak jest sytuowana pozycja prezydenta w tym kraju, że on uwzględnia jest mediatorem, tak jest to usytuowane, pomiędzy stronami, a nie rzecznikiem jednej ze stron, tak jak to się dzieje jeden dzisiaj. Jeden z naszych widzów tutaj podsumował, że prezydent Duda po prostu żyje jeszcze w czasach naszej klasy. To był taki portal i może rzeczywiście w tym jest problem, to znaczy, ale troską. Widzowi wolno, no ja bym nie chciała tutaj, ale troszczę się o pana prezydenta, tak. Nie mu doradzać, mała mia myszka, ale niechże wybierze sobie spośród tych tam wielkich, którzy go otaczają jednego, no, co będzie odchodzą, pilnował. No. Pani, nie jest taka no, prosta sprawa. Jak mają nie odchodzić, jak potem to idzie na ich konto, to tak jak przy Konstytucji, gdzie jak ta bola się tworzyła, że doradcy mówili, kurczę, no już ustaliliśmy, już tak miało być, jest znowu inaczej i wszystko będzie na mnie, ja nie chcę tego, no. Niechętnie, ale muszę postawić kropkę. Też żałuję, dziękuję państwu do bardzo. Do zobaczenia pani profesor już wkrótce. Doktor Ewa Pietrzyk-Zieniewicz państwa gościem i tą rozmową kończymy dzisiejsze wydanie Ekspresu. Bardzo mocno państwu dziękujemy za obecność, bardzo liczną. Nie spodziewaliśmy się, że w poniedziałek i w wakacje już tak pięknie państwo się stawią, więc zapraszamy także na jutro. Wracamy oczywiście jak codziennie o godzinie 9:07. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski i całą ekipą kłaniamy się bardzo nisko. Spokojnego, dobrego dnia i do jutra.